Halo, halo, halo. Sprawdzamy, 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 czy wszystko jest ok. Z tego wynika, że chyba tak. Witam Was, koni, bardzo serdecznie. Patryk Rojorejewski, Royson Stream. Czy mnie widać, czy mnie słychać? Chyba tak, chyba wszystko powinno być w porządku. Moi drodzy, dzisiejsza transmisja live. Wyjątkowa. Zafunduję Wam, tak mi się wydaje, sympatyczną, sentymentalną, nostalgiczną, ale chyba nie melancholijną podróż w przeszłość, jeśli chodzi o przypomnienie sobie wszystkich poprzednich 38 edycji, relacji, przynajmniej wstępniaków, bo niektóre relacje miały po 50 minut nawet, tak najciekawsze momenty. Oczywiście wszystko w ramach po 2 latach, ponad 2 latach powrotu do paintballa z Rojem, którego to 39. edycja będzie miała miejsce 11 i 12 czerwca bieżącego roku na terenie sprawdzonego, starego, dobrego Uniejowa. Zapisy macie w opisie dzisiejszego materiału. No i tak jak was informowałem cię na Facebooku i na Instagramie do followowania, których to social media was zapraszam. Będzie trochę backstage, trochę od kuchni, inspiracje, ciekawostki, co i jak, także możecie też na bieżąco pisać, monitorować, czy jesteście gdzieś i dlaczego wtedy mieliście 13 lat. Także kawał czasu to jest taki totalny, uważam, powiem to bez kozery, chyba największy atut w mojej działalności, dobitny dowód na słuszność idei gry Łącza Niedzielą, bo podczas wszystkich tych edycji powstało masakrycznie dużo różnych przyjaźni, które potem przekuły się w mikrospołeczności pokroju The Shielders, Sparciuchów, etc., etc. Tego jest naprawdę od cholery. Mnóstwo par się narodziło, których to dzieci się narodziły po ślubie, są planowane śluby. Także PZR zawsze był i mam nadzieję, że dalej będzie takim bratem swatem, no jako że wracamy po dłuższej przerwie, no to ja zrobię wszystko, żeby było naprawdę grubaśnie. Na dzień dobry mamy oczywiście Jerzego Janowicza i Słonia, rapera Słonia i wielu, wielu jeszcze innych wspaniałych gości. Na bieżąco też otrzymuję paczki z fantastycznymi nagrodami. Mam już od Ubisoftu i Event Horizon, a także od CD Projekt Red. Ja wrzucam w notatniku te tematy u siebie na Instagram, ale oczywiście, jeśli wszystko pójdzie dobrze, to za tydzień we wtorek stara, dobra prezentacja nagród z jakimś tam klasycznym, totalnie hardkorowym, clickbaitowym tytułem i miniaturką, bo to już jest pewna klasyka na tej zasadzie, czyli mam więcej dzieci, no może. Dzieci chrzestnych, tak? Może tak. Także powspominamy, myślę, że będzie sympatycznie, oryginalnie. Pominiemy może prezentację nagród czy zaproszenia. Skupimy się przede wszystkim na kreatywnych wstępniakach, które są nieodłączną częścią wszystkich moich relacji, które wykonujemy w klimacie jakiejś gry, wydarzenia, filmu, serialu, aktualnie panującej mody na coś. Bo tutaj się naprawdę bawiliśmy tematem na różne możliwe sposoby, jeśli chodzi o wstępniaki z widzami. No i myślę, że na bieżąco będę wam jakby, no będę po prostu pauzował film, zwracał uwagę na coś konkretnego, na zasadzie pewnej ciekawostki. No szmat czasu, tak? Prawie no 10 lat minus te 2 robimy temat. Oczywiście niby 38 edycji, ale nie możemy zapomnieć o 2 taktycznych leżakowaniach z burakiem, gdzie taką PZR-ową dobudówką urozmaiciliśmy eventy buraka. No tak, Herod, witam cię serdecznie, dziękuję ci ślicznie. Dobrze, wszystko działa, bo Tipli coś tam pozmieniało, nie wiedziałem, czy będzie działać jakby próg. Mam oczywiście dla was gry, jasne. Zaraz sobie je sprawdzimy. Gdzie my to mamy? Więc tak, mam dla was Wildcat Gun Machine. Nie, nie, to są stare. Przecież ładnie uzupełniłem to. Przepraszam najmocniej, się nie zapisało. No właśnie, tu są inne, przepraszam. To są stare w ogóle, także nie wiem dlaczego, no ale okej.
Znaczy po wbiciu progu ESO Blackwood i Postal 4 bez zmian. Tu mam po prostu trzy inne gry. Mam, zaraz wam przeczytam. Nie wiem dlaczego tu się to nie zaktualizowało z komputera na komputer. Such Art to takie malowanie, mieliśmy fajne. Kerbal Space Program i Starbound. Także coś tam jeszcze dzisiaj, mam nadzieję, fajnego wyhaczycie ode mnie. No i co? I lecimy z tematem. Mnóstwo fajnych gości, mnóstwo fantastycznych osób. Ja poznałem przede wszystkim. Większość The Shielders poznałem przez Paintball z Rojem. To co? Lecimy od pierwszej edycji, która miała miejsce w Tychach i to jeszcze nie był Paintball z Rojem, no bo sięgnijmy tutaj genezy. Ja zacząłem od programu Splatpak TV, pierwszego w ogóle polskiego kanału instruktażowego dotyczącego właśnie zabawy na farbę. I gdy skończyłem ten program, nazwijmy go instruktażowy, treningowy, teoria, ale praktyka też była, no to stwierdziłem, że no to słuchajcie, no to przekujmy to w coś namacalnego i spotkajmy się. No i spotkaliśmy się, moi drodzy, w Tychach u kumpla i potem dopiero Grzesiu i Grzesiu z Paintball Tychy, pozdrawiam serdecznie, od lat wspólnie tworzymy eventy dla ludzików razem z Irkiem z Kansusa, że kawał historii, fantastyczne osoby, bez których no, nic by tutaj nie miało prawa bytu tak naprawdę. Także moi drodzy, pierwszy Paintball z Rojem, pierwsza edycja, Zabrze, pamiętam, Zabrze. Pamiętam, że tam był taki chłopaczek, który zrobił cosplay postaci Sacred 2 i tam przez chwilę z nim walczyłem. Także... O! I to jest, moi drodzy, pierwszy stepniak, po prostu rozstrzelałem widzów, nie? Także nie wiem, czy ktoś z was jest na nagraniu. O, to była zabawa w slow-mo, nie? Super montaż, to był pierwszy wstępniak, rozstrzelałem widzów, dziękuję ślicznie. Ale to nie pierwszy raz i nie ostatni rozstrzelałem widzów. Stare intro, to jest jeszcze chyba na prawach konkursu było robione. Kurczę, nie pamiętam. Mówiłem, obiecałem, jesteśmy w Zabrzu. I to w ogóle speedball, w ogóle woodsballu nie było, tylko... W ramach paintball z Rojem. Moi drodzy, oj, tu był ten chłopaczek. Przyjechał, kurczę, zajawkowi, zrobił swoją tarczę. Tak, to już... Ten chłopak pewnie ma już dzieci, nie? Może już jest emerytem. Kto wie, nie? Ale był zajebisty, zrobił miecz, tarczę i tam... O, Sakreda dwójeczki, ma głos jak ja w jego wieku. Identyczny. Największy tarczownik, jej. Nie wiem, może jest tu dzisiaj z nami, nie? Po prostu rozstrzelałem widzów. Nie, no super, Rojo. Już się rejestrujemy, będzie szampańska zabawa, nie? No, także tak to prawdziwe. I to jeszcze były takie... No tak, symbolicznie. Tam się bawiłem jakimiś pierdołami, pamiętam. Oczywiście zapętlona muzyka, bardzo fajna, potem dopiero weszły na nią prawa, ją wszędzie wykorzystywałem, bo nie ciachała zarabiania. No nieważne, tam były jakieś takie głupoty jeszcze. I to jeszcze mój stary marker, który potem sprzedałem setowi. No i tu były jakieś tak, to testowaliśmy tą formę. Tutaj walczyłem z tym chłopaczkiem. Potem pamiętam, że się do kogoś zakradałem, żeby pociąć mu gardło, ja nie wiem, czy to nie był Seto. Serdecznie. I nie również. I to przyjechało 20 osób. Tam przyjechało 20 osób, bo to w ogóle, ja tego nie, w ogóle nie promowałem. Ja puściłem gdzieś zapro na tego paintballa z Rojem, w ogóle na materiale uroka z Borderlandsa, nie? Rzućmy okiem na, jaki to był? 15 lipca 2012 roku. Pierwszy paintball z Rojem. Pierwszy paintball z Rojem. Prawie 200 tysięcy wyświetleń. Jeszcze to robiłem w ramach, właśnie to się jeszcze paintball z Rojem nazywało, bo potem edytowałem tytuł, ale był właśnie to było pod banderą z Splatpak TV, nie? Na tej zasadzie. Także sympatycznie, nie wiem kto tu jest. Łoza, jesteś tu gdzieś? Czy jeszcze się nie narodziłeś? Jak to jest? Mati, witamy serdecznie. Proszę bardzo. Któż tu zawitał? Dziękuję ci ślicznie, mordeczko. Zajebiście. Mega się cieszę. Mega się jaram, mordo. Super. No spieszcie się, bo
Tam też decyduje kolejność zgłoszeń, wpłat i tak dalej. Ja się tym nie zajmuję, tym się wszystkim zajmuje Grzesiu. No ale dobra, no bo to są takie spokojne burzy początki, tak? Cisza. Moi drodzy, druga edycja Tychy. I tu już było z Grzesiem, tu już było z Majkiem, tu już było na konkretnie. Druga edycja Tychy właśnie na terenie Paintball Tychy Grzesia. I hejterzy nie wiedzieli po prostu, jak to hejtować, bo widzieli, że to jest zajebista zajawka, to same dzieci. Nie? No dobrze, no okej. Twoja pomocna dłoń w codziennych zakupach. No chyba, bo za młody nie jestem. Aha, i tu tak, tu była taka. A to muzyczka z intra w klimacie Battlefielda, nie? I ten montaż, nie? To jeszcze wszystko sam montowałem wtedy. To jeszcze nie znałem Urchary wtedy. No? Pixrl, to ty tutaj? Ten blondynek? Tak? Janusz Nawrot tutaj, to ty? Teraz sobie nabija reklamy. Nie, no chętnie. W sumie tak, no. Ludzie w ogóle przyjechali z tarczami, każdy miał inną. O, pierwszy dyplom, nie? Bo jakby do pierwszej edycji nie ma dyplomu. Kipmany, wszystko tego. Szalone ujęcia. A powiem wam, przeszalony ten Stepniak, nie? Kurwa. Nolan i Michael Bay. I to jeszcze jednodniówki robiliśmy wtedy. Jestem ciekaw, czy ktoś z was jest na tym materiale, nie? Ja powiem wam, że robienie mimo wszystko te relacji do PZR-u to była dla mnie po prostu totalnie. Totalna mega frajda, nie? A tak, o nie, to był ten pojebany wstępniak, co wszyscy zaczęli we mnie strzelać. I mi dupa wystawała i dostałem taki wpierdziel w dupę, nie? Masakra! Dobra, teraz sobie przypomniałem. Aha, to jeszcze czasy 720p, o Boże. No i 100 osób po prostu zaczęło napierdalać, nie? Ja tam krzyczę, już! Bo nie wiem, jak się schować, nie? Zapomniałem, że ja mam kurwa 2 metry prawie, nie? To pamiętam! Ta GoPro zaserana. I padłem. Ludzie byli zachwyceni. No jak widzicie, zaś ta sama piosenka z pierwszej edycji, nie? Bo tylko to wchodziło na zarabianie. To się nazywa Mordor. Jeszcze nie było wtedy trybu Mordor. Cała no zaserana tarcza, nie? No i potem tyle, klasyka. GoPro HD2. Uuuu! Ten sprzęt! Nie, wtedy jeszcze picia nie było. Będą też motywy starczą, nie mogło ich zabraknąć, także nie, bardzo fajna. Seta poznałem na PZR-ze, chyba na tym. Miał mnie odwieźć do Katowic, ale zawiózł mnie do Sosnowca, nie wiem o co chodzi. I potem Seto był chyba na 10 czy na większej ilości edycji, już nie pamiętam, nie? I tak jak powiedziałem. I w sumie tylko GoPro było robione? Muzyczka z Happy Wheelsów. No i tam jakieś po prostu takie... Ścinałem z surówki, bawiąc się montażem jakichś zwolnionych... ujęć pod muzykę. Kupa z tym była robota, a w ogóle nie widać tej roboty, nie? To jest... Proszę cię bardzo.
A to porcelanowa figurka. A to nie, to jeszcze nie miałem nagród wtedy chyba w ogóle. To był sklepik Kansusa, nie? To ludzie kupowali jeszcze rzeczy, nie? Faty z podpisem Roya, który podpis już... Albo był tam jakiś konkurs? Prawda, super. Fajnie, też byku, ekstra. Jezu, jakie to były początki, Matuniu przezłota. No i moi drodzy, niestety teraz przechodzimy... Nie, jeszcze nie. Jeszcze nie. Jeszcze nie. Pominę Roysonowi reklamę. O. Krasiejów, Bunker Paintball. Kolejne fajne pole, nie? Lecimy. Tak, klasyczne szkolonko, nie? No to były czasy totalnego hejtu. Ludzie się dopierdaleją wszystko. Amerykańska flaga? Nie jesteś patriotą, śmieciu pierdolony. Ja mówię, kto przetrwał lata 2011-2013? To przetrwa wszystko w internecie. Ujęcia, Ej, mamy najazd na dyplomy? No mamy! O, nie, to już były początki mini nagród, bo Irek z Kansusa opaski dawał. Ja powiększę te donaty, to nic nie widać. Nie, ja już mam pomysł na Uniejów. Ja już mam pomysł na wstęp na do Uniejowa. Ja już mam, będzie dobry. Wykorzystamy Janowicza, Słonia, was, mnie. Będzie dobrze. Ja już mam. Media, Achtung minem. Szalony. No, Gaz, najspokojniejsza. Jeszcze wrzucałem całe to swoje pitolenie, nie? Na dzień dobry. Już gramy, to co inne. Jaki pal. Nie, już chyba wtedy miałem kamerzystę. Ej, nie ja byłem od wszystkiego, niemożliwe. Ale było gdzie usiąść. Seto się nic nie zmienił, nie? Nie, Seto się nic nie zmienił. Rotorek, Jezu, najlepszy loader na świecie po prostu. Powolutku do przodu. Komunikacja, kto gdzie? No była zabawa. Tu przez bunkier pod ziemią się przechodziło, żeby flankować przeciwnika. To też była taka rzeźnia. No i majestatyczne rozdanie 5 nagród, nie? Dobra, moi drodzy, teraz przechodzimy niestety do najgorszej edycji. Ale to tylko dlatego, że my się uczyliśmy wtedy pewnych rzeczy. Obiekt był niesprawdzony, ciemny, było zimno, wywalało prąd. Kraków. Póki co pierwsza i na razie ostatnia edycja w Krakowie. I tam w ogóle jeszcze nie robiliśmy motywów, że 15 minut albo do wybicia to wcześniej, tylko po prostu do wybicia. A tam było tak ciemno, że jeden mecz czasem nawet trwał 40 minut, bo się ludzie nie potrafili w tych kazamatach i ciemnościach odnaleźć, nie? I potem to było tyle ludzi, że musieliśmy podzielić wszystkich na 4 grupy. I najgorsze było to, że czwarta grupa czekała najdłużej i grała najkrócej. I wtedy po prostu wprowadziliśmy milion różnych w ogóle ulepszeń całej formuły. No ale to tak naprawdę czwarta edycja dopiero się uczyliśmy wszystkiego. No. Nie było źle, bo ja ganiałem tarczą i rewolwerem. Taka wyjątkowa stylowa. No i filtry. Bardzo fajnie, Rojo, że wdupiłeś filtr na sceny, w których nic nie widać, a filtr sprawiał, że jeszcze bardziej nic nie widać.
No ale zobaczmy. Nie wiem, co ma oznaczać ta scenka, ale jest śmieszna. Nie bawiłem się tematem. Dzięki mi się, pozdrawiam. Ja po prostu 90% ujęć nie było nic widać. Nie? No to Reo wpadł na szatański plan, że w dupi niewidoczny film jeszcze przyspieszy. Nie? Mnóstwo. Pierwsza hala. Już tam nigdy nie pojadę. Nigdy. A tam było tak zimno. Tak nieludzko zimno tam było. Nie, serio, na skalę światową nikt nie robi takich imprez dla widzów, nie? Nikt. Jeszcze po tylu latach. A tu chciałem na kozaka, nie? Straight outa, kurwa, Kraków. Bojówka Roya. Średnia 13. No wjebane będzie, nie? Kolejny bardzo czytelny kadr. Każdy chciał być gangsta, wy też. Nie wierzę, że nie. To doskonale kojarzy soundtrack z tego fajnego. Fajne było to, że tam w takiej kontrolce był podgląd na... Tu w sumie jednym ujęciem miałem kilka różnych... Rok, to Rok z nami jeszcze grał. Ale nie, on wpadł na chwilę. Poletko w tym momencie i prawdziwy. To była eksplozja naszej popularności wtedy. Ja Battlefield 3 wtedy. Bardzo chory i myślałem sobie, a przyjdę, popatrzę tylko i nagram co nieco. Rok, tak jaki młody! Będę coś nieco strzelał. Rok, kilka siwych włosów zaledwie. To jest hala betonowa i tam nie ma połowy krzaka. Spokojnie, krzaki, nie ma połowy krzaka. W grach, w realu jestem szybki. Tam już jakiś łepek czai, nie? W realu. Już. Jak tyś ostatnio powiedział, panie, ten Aver Gamer, tak? Nie, no były fajne tam. Gamer, pozdrawiam hardkorów, którzy przeżyli Kraków czwartą edycję, nie? Ci ludzie mają po 20 parę lat, dokładnie. No, ja też nieraz dostałem taką lepę w głowę z bliska na nieosłoniętą część. No, takiego headshota nieraz od was złapałem, że już chciałem takie kurwy odpalić w waszą stronę, stwierdziłem, to są widzowie Roya. Dobrze, byłem w masce, nie było nic słychać. Nie, spoko, schodzę, kurwa, zginiesz. Unsub. Tak stwierdziłem, raz się tak wkurwiłem, nie, 13 kolesi tak rozstrzelało, nie. Stwierdziłem, nie, daję na full auto i odpowiem, nie. Ale straciłbym 13 subskrypcji. Czy generalnie to jest tak, bo ja wcześniej oczywiście grałem zawodowo w różnych turniejach w ramach naszego śląskiego klubu AIR, czyli akupunktura i reinkarnacja. No i tam ustrzelenie kogoś to nie było jakaś tam specjalny powód do dumy dla mnie, ale wychylenie się, żeby jakiś chłopaczek mnie zdjął, no to dla niego było święto w rodzinie. Także na 15 minut, ja 10 minut udaję, że gram, robiąc oprawę, dymy, smoki, tam full auto nad głowami i tak dalej. No a potem to już zaczynam grać normalnie, nie? Bo to wy macie się bawić. Ja tam jestem cosplayerem Roya na polu. Moi drodzy, lecimy dalej. Lecimy dalej. Tu jest leśny turniej paintballowy. To nie jest paintball z Royem, także to pomijam. Piąta edycja. Wracamy. Tychy. O! Znów rozstrzelałem widzów. Ale jako zombie tak się także się liczy. Tu miałem nowy marker. Pamiętam. A to klasyczne wsiadowanie, efekty, których używam do dzisiaj. Super, Rojonie. Powiedz nam, jak długo siedziałeś nad tym wstępniakiem.
Oj, zawsze, kurde, ujęcie z loaderem musiało być. Ale już lepsza muzyka, bajki widzę. Bajki jak z bajki. Bajki jak z bajki. A to jest ziomeczek, który jest z nami na każdym paintballu z Rojem. To jest syn takiej przesympatycznej pani Gabrysi, nie? Ja pierdolę, dawaj tą scenę jeszcze raz. Majki jak z bajki. Jurek się nic nie zmienił, nie? Kochani, mam ogromną przyjemność powitać was w edycji paintballu. Tychach. Drugi raz spotykamy się w Tychach. Bardzo cieszy mnie to. Nie, ja już mam. Widzę znajome twarze. Panie kurde. Panie gada w gościu, se zakłada gacie. W ogóle nie strybiłem. On też nie strybił, kurwa. Ja pierdolę. Ja tego nie widziałem przecież tam z milion lat, nie? Po raz pierwszy, ale cieszą mnie też osoby, które... No i spoko, kurwa. Paintball, czyli rozkoszne... Teraz chyba się skapnął, że... Ej, zaraz, tu się nagrywa. O! Ale jaja. Tutaj. To jest najlepszy polski paintballowiec. Gra, w ogóle grał w polskiej reprezentacji, teraz przeszedł chyba do brytyjskiej. Ja już zapomniałem niestety, jak się ziomeczek nazywa, ale on jest najlepszym polskim graczem paintballowym, speedballowym. Jego drużyna wygrała milion rzeczy w ogóle, dostali tam uczestnictwo, tam zbieraliśmy nawet na bilety dla nich i on zaczynał na PZR-ze. On zaczynał na PZR-ze, nie? I wszędzie na wywiadach to mówił, nie? Gościu, to jest po prostu talent, który się narodził na PZR-ze. Techniczny instruktaż ze wszystkiego i wchodzimy... No oczywiście, to napierdolenia, nie? Ale, kochani, w sumie być może na pewno... Zawsze od cholery roboty, bo to trzeba grać po różnych stronach, nagrywać, setki walić, znaczy setki walić, picie z Rojem. Setki w sensie, tak się mówi, że tam 100 sekund, twarze, nie? Właśnie jakieś takie szybkie relacje, nie? Ale znów. Ale one wtedy jeszcze nie były szybkie. Go osłania. W tym miejscu, tak żeby mógł spokojnie zmienić pozycję. W paintballu grunt to współpraca na zasadzie osłania. Boże, pierwsze studio i trzy figurki na krzyż. Materiału na... Aha, bo to jeszcze dograłem. 54 minuty, nie? To jest świetne. Damian jakiś tam, witam cię serdecznie, dziękuję ci ślicznie, wariacie. Oj tak, oj tak. Paweł Biema, nie, dostajesz wszystko. Pełen uniform, maskę, marker, wszystko. Zabierajcie, są tylko jakieś takie buciki pod ubrudzenie, nie? Bo butów nie dajemy. Nie? Seba i matka, witamy serdecznie. No to pozdrawiamy serdecznie. No proszę bardzo, zaraz będziesz na ostatniej edycji, nie? Na 38 będziesz bohaterem wstępniaka, Sebuś. Moi drodzy, lecimy dalej. Poronin koło Zakopanego. Pamiętam, że tu zwiastun był taki nietypowy. Znaczy wstępniak. Super cenie 5,90 z aplikacją Żabka. A ja się zalogowałem tylko dlatego, żeby nie było widać, że daję lajka. Ale... O, ta cisza przed burzą. Kurwa, te muchy, nie? Jest moja packa. No, Poznań był przetłusty. Dzisiaj sobie odpaliłem Poznań. Jest naprawdę dobry Poznań. Szósta edycja, moi drodzy. Szósta edycja. No to przed paintballem z Mike'im i jego synem poszliśmy właśnie sobie w góry. Dzień przed. Dobra, styknie tej natury. Kulki silnie.
Laron, witamy serdecznie. Próg jest zrobiony, Damian! Mamy to! Pięknie! Bardzo ci dziękuję. Bardzo ci dziękuję. Pozdrawiamy, Damian, jakiś tam. Dla mnie Damian Cox, nie jakiś tam, bo to jak to brzmi za takie donaty. Kochani, witam was bardzo serdecznie na... Kochałem tą maskę. Żałuję, że z niej zrezygnowałem. To była najładniejsza maska, jaką miałem. Niewykluczone, niewykluczone. Pamiętacie, Ice Bucket Challenge też było w porównaniu. Mikołaj, no to do zobaczyska, mordeczko. Jasne. Oczywiście to napierdzielenia. A Mike trollował, że je, bo mieliśmy brązowe kulki. Zefir, mordeczko kochana, wszystkie zapytania do Grzesia. W razie jakichkolwiek pytań macie maila w opisie filmu z zaproszeniem. On wie wszystko. Nie chce was wprowadzić w błąd. On jest od takich rzeczy. Także na pewno ci pomoże. Mike, the paintball magic trick. O, patrzcie. Paintball magic trick. Mike. A to były, kojarzycie, Maltensy się nazywają? Te czekoladowe takie kulki, które wyglądały identycznie jak nasze brązowe, nie? No i Mike każdego trollował, że wpierdziela kulki paintballowe. To znaczy, że Mike zna się na tym i lubi to, co sprzedaje. Na pewno wielu rodziców w ramach... Patrzcie, Łozak miał długie włosy jeszcze. Ja pierdzielę, nie? A też miałem długie, jasne. Rimasz z Izakiem? Też był Izak, nie? Dużo osób... Nie! Gimpera zobaczymy! Małego, łysego, grubego Gimperka zaraz zobaczymy! Aaa, Warszawa! Będzie! Jeszcze jak go fan zapinał. O, to będzie hardcore. Proszę. Proszę. Nie pamiętam tego. Pozdrawiamy. No i moi drodzy, pierwsza Częstochowa, Fort Belvedere, siódma edycja. To było wtedy, co Mike z gołą klatą wziął Browinga. Myślał, że będzie fajny, dostał taki wpierdziel. Stawaj, ej. Stawaj, ej. Dawaj, dawaj. Czas na pęgu z rojem. Dawaj, dawaj. No. Nie, ten gość jest nienormalny. Damian, szacun, witamy serdecznie. Hejos. Cześć, nie, ten gość jest nienormalny. No i to z kolei była apogeum popularności w Happy Wheels, nie? No i ja przychodzę na pole. Boże, ja nie mam w głowie żadnego wstępniaka. Dobra, muszę coś wymyśleć, nie? Patrzę, że Franu, nie? Z Fortu Belvedere ma taką kosiarkę. Ja mówię, Boże! Boże! No i tak powstało to. Liczy się pomysł. Pracuj mądrze, a nie ciężko. No krytyk to kolejny. Krytyk to też gościu, który grał w paintball i potem już zacząłeś grać zawodowo. Czy grałeś przed paintballem zawodowo, krytyk? Bo nie pamiętam. O, bardzo dobre pole. Na bank w tym roku zawitamy. Fajną bluzę dostałem wtedy od nich. No i tam zawsze są jakieś dodatkowe atrakcje. I strzelanie z łuku paintballowego, strzelnica. No różne jakieś dodatkowe tam rzeczy. Kochani, witam was bardzo serdecznie na kolejnym...
kartę. No i tu pierwszy raz robiłem tak, że jakby synchronizowałem obraz kamerki GoPro z jakby z tym, co chyba, kto to kręcił? Może chyba Sato przed Urharą kręcił PZR. No to była masa roboty, jeszcze na moim programie ta montaż trwał kilka godzin. To dwa obrazy nałożone, ale lubiłem to robić. Wiesz co, jak ogarnę jakiś nocleg. Tak. No tak przyjechałem. Nie masz nic? Nie. Trzy loadery wypadle. Chodźciu. Stożek, ten przed wami. Lustro. Brakul! Brakul, wyjewał wszystkie loadery. Kochani, drugi dzień. Ale to jest jeszcze. O kurde, poważnie. O kurde. No to nieźle. Moi drodzy, pora na kolejną edycję, ósmą. Jego mężczyzny na te święta przedstawiamy. Kup mu wejściówkę na paintball z rojem. O matko jedyna, teraz, moi drodzy. To była najbardziej stresogenna edycja w moim życiu, z prostego powodu. Nie wiem dlaczego. Byłem zamyślony, nie wiem. Nagrałem zajebistą cały pierwszy dzień ze wstępniakiem, który teraz widzicie z Rokiem. Pierwszy Wrocław, Rok jest z Wrocławia i pierwsze uczestnictwo Roka w paintballu z rojem. Ja po pierwszym dniu wracamy do hotelu, ja sobie przeglądam, nie, o zajebiście wyszło, o kurwa, ale będzie wstępniak. Zaznacz wszystkie, usuń. Usunąłem całą relację, nie wiem dlaczego. Nie wiem. I potem z moim kumplem Fisiem, programami, jakimiś cudami, magią, żeśmy odzyskali wszystkie te materiały. Po prostu na drugi dzień już nic nie nagrywałem, żeby nie nagrywać na usunięty dysk, nie? Tylko chyba z GoPro jechałem, albo z komórki, już nie pamiętam, ale to był dramat, ja byłem przerażony, nie? A tam mnóstwo akcji fajnych, wszystko. Niestety jakość no jest jaka jest, mimo że to już były czasy 1080p. Mówię, taki wstępniak, a Roka już w niedzielę nie było, nie? Nie, no daj spokój. No to. Nie, mówię ci, ja ten marker już sprzedałem 1000 razy. W ogóle nie sugerujcie się tym, czym ja teraz gram, tak naprawdę. Staroki, na kogo jeszcze czekamy? Ja powiem, co to jeszcze. Co to jeszcze, tak? Ale mówiliśmy, że jesteśmy w Alfa? Wiesz co? Dobra, tak, no mniejsza tak, ten najpierw zmieni drużynę. Dobra. Okay. No, Battlefield. Okay, ja gram medykiem, a ty kim? Supportem. Dobra. Jak zwykle. Okej. Okay. Roki? Ja? O co im chodzi? Boże, z mordy. A to było odwołanie, bo jak ktoś nas widział w Battlefieldzie, to skakał, nie? Na tej zasadzie, nie? No to wszyscy zaczęli skakać. Czy to nie było drugiego wstępniaka z pimpadłem? Nie. Oj, tutaj miałem bardzo fajny front grip z wysuwanym bipodem, tylko nie kupujcie, szajs jak nie wiem. Pękło to od razu do wyrzucenia wszystko. Helga, no zajebiście. Cała rodzina musi być w komplecie. Nie ma innej opcji, no. Nie ma innej opcji. Nie mam pojęcia, nie? Jejku, tak, to byliśmy... Nie pamiętam u kogo, ale... Wtedy w tym basenie kąpałem się z Maszą i Nexosem. Jak byli razem. A byli razem tydzień.
Takim jestem dinozaurem, nie? Kochani, witam was bardzo. Pani, bo tam połowa jaroku w ogóle przyjechała. Łączyliśmy trzy pola tematy. Łączyliśmy pola, różne tryby, team deathmatch, ochrona VIP-a, zdobywanie flagi, mordor, zombie. Wszystko wdrażaliśmy. Jest te krzaki, no totalny Wietnam, nie? Dobra, moi drodzy, edycja 9. Stawaj, ej. Dobra. Tak? Tak, 9. Podobnie u niejów. Nie. Pierwszy u niejów. Pierwszy u niejów, moi drodzy. O! U niejów. Za miesiąc tam, mniej niż miesiąc. Tak, siedział. Znaczy rok nie miał kondycji, on powiedział, że nie. Potrzebuję posiłków, potrzebuję wsparcia. I'm under heavy suppressing fire. Że pod czym k***a jesteś, żołnierzu? No nieważne, potrzebuję posiłków, no! Dobra, niech ci będzie. Reinforcements have arrived. No i zajebiście, proste, nie? A zobaczymy młodego Wilsona, no nie ma, zaraz zobaczymy. A się zacznie. Genialne to pole jest, pierdolne. Ale to było 1000 lat temu, teraz to pole jest o wiele lepsze. Nie, nic nie trafiło, ale efekt zajebisty, nie? Pewnie tak. No tu już kompletnie inny montaż, nie? Zdynamizowany. The motherfucker burn. Je. Prawie zabiłem seta, nie? Ale okej. Serdecznie na 9. edycji PZR Paintballu z rojem. Kochani, byłem już na polu. 2013. Szykuje się fenomenalny teatr działań pod wiele wspólnych akcji w myśl wspólnej. Powiedzmy z GoPro w różnych konfiguracjach. Formuła była identyczna przez wiele edycji. Lecimy dalej, moi drodzy. 10. edycja. 10. edycja, wracamy do Krasiejowa, Okrągła. Uwolnić tarczę! Gimson to jeszcze, Tutaj wykorzystałem zdjęcia. A tak, dobra. Bo w pewnym momencie starałem się jakoś tak tematycznie uatrakcyjniać te edycje o jakieś takie dodatkowe motywy główne, tak? I tutaj motywem głównym był nie PZR, tylko PZPR. I pamiętam, wujek Trzaskowski, witam serdecznie, dziękuję. Bo w Krakowie się nie widzieliśmy, także nie wiem, okej, spoko. Słuchajcie... I kumpel załatwił starą milicyjną sukę, tonfy, wszystko i zrobiliśmy tak, że po prostu... Zresztą to chyba będzie pokazane, rany, czekajcie. Zajebiste. Dzięki, sucha parka. O, pierwsze smoki. Daję zrać.
No teraz to właśnie taktyczny Wilson robi nam najlepsze ujęcia FPP. To co ten pojeb robi, to zobaczycie też w relacji Suniejowa. Będzie. Ja siedziałem nad tym, Boże. Czekajcie, będzie? W którym to jest momencie? O! Nie, bo panią też aresztujemy. A on do swojej matki gadał, nie? Panią też aresztujemy. Głowa na dół. Milicja obywatelska. Mogą obić. Ormo, oni również mogą obić. ZOMO, zwłaszcza oni mogą obić. Szanowni obywatele, nasze dzielne oddziały milicji obywatelskiej przechwyciły groźnego przestępcę. Zwraca się obywateli o niezbliżanie do pojazdu. Florek też zajawkowicz. Też się lubi przebierać, nie? Ciągnie jemy. Tak kiedyś wyglądały domy X, heh. Mało obsuwania, jak widzicie, było po prostu widać. No i potem już klasyczka, nie? Chociaż nie, to była strasznie taka fajna, rodzinna edycja. Myśmy w ogóle Gęsiego tańczyli, nie? Dobrze tam widziałem? Ciekawe co za PRL upuszczano w telewizji. Narodziny papu. What the? Witam was kochani bardzo serdecznie. Maciej Krajewski z tej strony. Drugi raport z drugiego dnia. A było. Paintballu z Rojem. Kochani, dziękuję serdecznie. Jest Samael, jaki młody. Drugi. Samael to się nie starzeje. Raport z pola z 10 edycji. Może niespecjalnie super rzetelnej, bardziej. Ja pierdzielę, nie. Jaki cringe. Lejcarski, no ale w końcu. O to w tym chodzi. Dobra, lecimy. Edycja 11 Wrocław. Nathan Drake, Komando Ćwoki, Kazik Staszewski i Rojo zapraszają na Paintball. Fantastyczne emocje, ciepły aspekt rodzinny, zero alkoholu, kontakt z widzami. Zero alkoholu, wszyscy leżą. I wysiłek fizyczny, integracja na polu, roki z boki, zdrowa rywalizacja i dubstep gone. Ludzie zawsze jakieś głupoty robili fajne, to potem można było wykorzystać. Ten cringe jest modny teraz, serio? 10 edycja, jeszcze 25. Kochani, witam was bardzo serdecznie na kolejnej 11 już edycji Paintballu z Rojem. Znam to na pamięć, tylko się zmieniają w tym momencie. No ale zawsze jest mega fajna atmosfera, jest super. Żory. I kurczę, ja stwierdziłem, że to była fajna edycja, sympatyczna relacja, ale ja byłem wtedy załamany, że ona jakoś w ogóle nie trafiła w algorytm. To był pierwszy przypadek, gdzie po prostu chyba nikt nie został poinformowany. Gdzie teraz za taką ilość wyświetleń to dałbym nerkę, nie? Ale chuj, no dobra. Mati, witamy serdecznie. Halo, ponownie. Przyda ci się! Nie da się z tego nic robić. Czysto. O cholera.
Na Brzodach też mieliśmy kilka edycji. Taki urban totalny. A tak, to była edycja, w której był mega jeden przerażający moment i mogliśmy mieć pierwszą ofiarę na PZR-ze, bo dotychczas odpukać była tylko jedna ofiara. Taki rozkoszny, niegrzeszący wagon chłopczyk zwichnął sobie kostkę idąc do Toytoya. I to był póki co jedyny wypadek na paintballu z rojem przez te wszystkie 40 edycji. A tutaj było tak, że wyskakuje na tam... Już gramy, kule latają, w ogóle Mike koło mnie z aparatem, zdjęcia napierdala tego, nie? I nagle kulka rozbiła się tak centymetr przy ścianie i mnie ochlapała. Ja mówię, dlaczego ja czuję tą farbę? Ja nie założyłem gogli, miałem tylko tą maskę balistyczną na ryj. I ja od razu zszedłem z pola, ze strachu. Że ja po prostu z gołymi gałami se wyskoczyłem, jeszcze w hali, kurwa. Ja potem już nie grałem chyba do końca dnia ze strachu, nie? Tak mnie to wstrzymało. A Mike debil, kolejny debil, który po prostu nie widział, jeszcze mi robi zdjęcia, że nie mam osłony żadnej na oczy, nie? To przerażające. A to będzie też jedna fajna edycja. W klimacie filmu Equilibrium. I mojego klasycznego Friendly Fire, nie? Czekaj, ja jakiś wierszyk ułożyłem. W klimacie postapo, nudzie krzyczymy głośno, tarcia szmat! A tak, tu ułożyłem wierszyk dla widzów, czekajcie. Sport, zdrowa rywalizacja. Niektórzy znajomi, niektórzy obcy. Jedni młodsi, drudzy starsi. Chłopcy, dziewczęta i wasi rodzice. No i ten pajac internetu, czy ponownie zabawie doda impetu? Jedno jest pewne, na paintballowym polu spotkasz duszy pokrewne. Wsparcie, sport, zdrowa rywalizacja, nie jedna mocna atrakcja. Wspólne akcje, mocne tryby, nagrody. To zacieszu są niezliczone powody. Z Platpak TV, Kasus Pel i Rage Fan dzisiaj nie jesteś sam. Braterstwo, szacunek, zero kompleksów. Życzę wam udanych na głowie przeciwnika kleksów. Dzisiaj hala Urban w klimacie post-apo. Nudzie krzyczymy głośno, tarcia szmato! Pora więc przenieść to nieco z sieciowych strzelanek, poczuć się jak w grze, z pompą witając niedzielny poranek. Wyście wrócili do domu z uśmiechem na twarzy po farby zmyciu i być może nowym znajomym w waszym życiu. O, dobra. Może YouTube'owy naszych znajomości rodowód, pora kolejnej wspaniałej integracji. Dać dzisiaj dowód! Witam was, kochani, bardzo... Pamiętam, że spotkałem się z zerową reakcją, a nie jakimiś emocjami na mój wierszyk i było mi tak strasznie głupio. Zero reakcji. Fajnie, że jesteście. Ciupasa! No nieważne. Ja tutaj dwóch zbiorek, to do mnie. I chodźcie do mnie, do mnie. Tylko... w moim życiu. Dziękuję. Lecimy dalej. Dam tego streama do jutra będziemy robić. Moi drodzy, ponownie Kraszejów. 13 edycja. Symboliczna, nie? Znaczy, co powiesz na partyjkę Wormsy? Jak dla mnie spoko. Co powiesz na tryb Forty? Okej, a masz swoją drużynę? Jasne. Krytyk! Jak rupaszny! Ten jest trybiony. Samael, może nie Samael, Jacob. Nasz operator drona teraz. Ten się ewidentnie dobrze bawił. Tarcza! No i teraz załatwiliśmy ludziom wozy bojowe. Albo straż pożarną, nie pamiętam. Nie, to wóz bojowy.
Nie, czy straż pożarna. Tak, i robiliśmy takie konkursy na czas, żeby podłączyć wąż, ubrać buty strażackie, podłączyć wąż i potem jakieś butelki zestrzelić. Peterka chyba. No, to tak, no. I tu mega, bo ci strzelają do tych, którzy chcą wejść właśnie w te podziemia i ten. Tak, tutaj był rojostrażak, dobra. Nie, tutaj... Florek zawsze coś wymyślał, nie? Ja zawsze chciałem być strażakiem. W szkole podstawowej. Zajebiste. To nie potrafił przejechać, to musiało być cięcie, nie? Bo myśmy tam stali chyba z 5 minut, nie? Wszyscy. Ale spekta się już. Strażak padł. Nieprawda, bo padł to był listonosz. A strażak był sam. A tak zaś, no takie fantastyczne dodatkowe, kreatywne. Przystało. Co to są za... No i koniec. Tak nie będę ich widział, także spokojnie was ukryję. Targnięcie w wytapanie. Pierwsze imprezy w ogóle w Polsce z youtuberami. Dobra, to lecimy dalej. Częstochowa. 14 edycja. Nieważne, dobra pogoda, zła pogoda, gramy. Kondek.pl, dokładnie. No, siemanko, zrozumiałe. Siwego głowca nie było na głowie? Może na brodzie było, nie wiem. Oj, helikopter to później. Helikopter to później, to będzie tam 20 któraś dopiero. A i te napisy w pęcie, yo! No bez kitu, zero siwych włosów jeszcze. A rok tak samo przecież. To oczywiście Hell Marsz. Kochani, chciałem wam przeserdecznie podziękować. No i oczywiście klasyczne pitolenie, pitu, pitu. Jak chcecie sobie zobaczyć te relacje albo jakąś konkretną wybraną, to oczywiście macie linka w opisie dzisiejszego streama. No i to klasyczna napierdalanka na dwie kamerki, nie? No i tyle. Lecimy dalej. 15 u niej. Właśnie. Zajebiste zdjęcie z tego było. Ten w dual buildingu. To jest rozpierdol, nie? Jak robimy 75 na 75, to jest... To jest totalny battlefield, nie?
na przyjęcie flagi. Zawsze były jakieś tarcze, nie? Zawsze ktoś jakąś tarczę zrobił. A to był dobry sprzęt, ach. To specerkę sprzedałem. Setowia, ja grałem na... Jezu, już zapomniałem tych nazw w ogóle. Klasyczne motywy FPP musiały się pojawić. No, ci z soboty powiedzieli serdeczne, a ci z niedzieli tarcza. Zajebiście. Zaśpitolenie, 20 minut, yo. Czekajcie, czy to, bo tu czasem montowałem w środek jakieś takie humorystyczne akcje, albo nie. Nie pamiętam. Dobra, moi drodzy, pierwszy raz Warszawa. Nawet połowy. O, szukamy Gimpera, moi drodzy. I w ogóle nie wiem, czy jest z nami Burak. Ja wtedy z Burakiem tylko tam rozmawialiśmy i on poprosił mnie, żebym na terenie tej hali zawiesił gdzieś skrzętnie w jakimś miejscu torebkę z burakami, którą on potem gdzieś u siebie na materiale rozstrzelał. Nie wiem, o co chodziło, ale pamiętam, że poprosił mnie o torbę z burakami, żeby kupić buraki i zawiesić. Nieważne, szukamy Gimpera. Kiedyś rejon nie miał nawet połowy kolegi czy koleżanki. Na szczęście... To jeszcze robiliśmy w ogóle PZR-y tam raz w miesiącu w ogóle, nie? Że... To jeszcze po poprzednim paintballu się czacha nie zagoiła. W tej kwestii trochę się pozmieniało. Bring me everyone. Dawaj tarczę. Znów to użyłem przecież w tej zapowiedzi. Tak miałem wrażenie, że gdzieś ten... Dawaj tarczę. Tarcze Roysona? Wszystkie. To była pierwsza edycja trzydniowa chyba. Piątek, sobota, niedziela. Full ludzi. Full. Totalna dzicz. To dalej leci piątek. Nie? I tam na przykład rodzice mówią: rany moja, tam jakaś matka do mnie podchodzi, moja Wiola potrafi biegać! Nie, a tam jakiś ojciec mówi, a mój Krzysiu kurwa ma nogi! To chodziło właśnie, żeby dzieci z komputerów wyrwać, ale żeby nie rezygnować z tego komputerowego, gamingowego siedliska, wrzucić ich na pole, na żywo, na świeżym powietrzu. Na podobne zasady, nie? Będę go ogrywał na kanale. Tak, będę. Sobota, dzień drugi. Zawsze kochałem... Jest, ja kompletnie nie pamiętam w niektórych motywów, nie? Tak, i tu pamiętam, że odwiedził nas też niepełnosprawny uczestnik na wózku i daliśmy mu dwa markery i jeździliśmy z nim po całej tej hali. I on strzelał, kurwa, w dual wildingu. Mam wrażenie, że bawił się najlepiej ze wszystkich, nie? Także to pamiętam. Dzień trzeci, niedziela. Na edycja. Co to było, przepraszam. Ja czekam na Poznań. Nie? Kochani, witam was bardzo serdecznie.
A i oczywiście Rojo musiał trzy razy swoje pierdolenie wrzucić z każdego dnia, nie? Nie byłby sobą. O! Czekajcie, szukamy Gimpera, nie? Briefing techniczny i podstawowe zasady. BHP. No i ciuli po loaderze. Fajnie było. Naprawdę było okej. Okay. I pamiętam, że ten spocony chest protector ktoś mi na PZR-ze zapierdolił, nie? On był, ja go lubiłem, był fajny. I tak już miałem zbierać, był brudny, spocony, ujebany w tej farbie, nie? Ktoś mi go po prostu zajebał, nie? Spocony chest protector. Sobota, niedziela, 11-12. Ale dobra, ale szukamy Gimpera, nie? Bo chyba był ten paintball, gdzie był Gimper. Gimper był tak mało znany, że nawet nie wrzuciłem go w tytuł, nie? Co było moim błędem, bo mogłem sobie podbić viewsy, nie? Czekaj, gdzie jest Gimper? To była ta Warszawa? Nie no, bez jaj. Jest Gimper! Mówią same za siebie. Jedno wielkie szaleństwo, zarówno pod kątem... Dobra, reklama. Co? A nie, mogę. Nie... O, będzie Gimper. Prawdopodobnie pozytywnych emocji na sam... Jest Gimper. Pozdrawiam, Piotrullo, dziękuję ci ślicznie. Pozdrawiam, cieszę się, że masz miłe wspomnienia. I zapinał mi widza, nie? On wykorzystywał każdą sytuację. Jesteś, Boże, tylu fajnych chłopców na PZR-ach, to wbijam! Kurwa, róbcie szoty, wysyłajcie mu to. Poprawcie mu humor w szpitalu, nie? Specjalnie pauzuję. Czy mamy tu hajsowników, nie? Zróbcie Gimper, pamiętamy, nie? Jeszcze poza nim, a także pod kątem. I tak ja w ogóle, to przekulturalnie gada, było fantastycznie, super atmosfera, wszyscy zadowoleni. A to był hardcore, bo ja imprezowałem z Gimperem z czwartku na piątek, z piątku na sobotę i z soboty na niedzielę. Wszyscy nie żywi w ogóle rano na zajutrz, a ja po prostu się zbierałem i jechałem na pol. Organizacyjny. I ja pamiętam, Gimper był w sobotę, ja się go pytam, czy będzie w niedzielę, nie? A to była jakaś 13 czy 14. A on mówi, stary, ja dopiero wstałem. Ja mówię, przecież ja to 8 rano napierdalam po polu, jak to wstałeś dopiero? Gimper, pamiętamy, nie? Kochani, super. Nasz malutki tancerz z gwiazdami. Tańczy z gwiazdami od zarania dziejów. Z lewej, z prawej strony. Genialne. O tej sytuacji wam opowiadałem. Dziękować absolutnie wszystkim. Czekaj, czy będzie jeszcze coś z Gimper? O, jest! Jest! Kurwa! Zachował się Gimper, który zaszczycił nas swoją obecnością w sobotę. Gimper, powiedz tyle mu... Boże! ...tych ładnych chłopców, jak się czujesz generalnie? Wiesz co, ciężko się biega z erekcją. Ciężko się biega z erekcją! Gimper od młodszych lat miał po prostu jakieś pojebane riposty, nie? Cytujcie to. Jak ci się podoba na paintballu zrobiłem wśród tylu chłopców. Ciężko się biega z erekcją. Taniec z chłopcami. Ja wiedziałem, że ten stream będzie dobry, nie? Pozdrawiam cię serdecznie, Markuzo. Dziękuję ci ślicznie. Również wybornego dnia. Sk-
skromnie trzymał się z boku, zero gwiazdorzenia. Zero gwiazdorzenia, ruchał ci widzów, stary. Jeszcze raz dziękuję za wsparcie, zarówno tobie pod kątem też informacyjnym, jak i Buraczkowi też pod kątem promocyjnym. Kochani, no tak, Burak mi to promno. Gadać godzinami, wymieniać, bo jest po prostu o czym mówić. A patrzcie, tak wyglądały, to już patrzcie, to 16 edycja, nie? Gadżety, no nie dla wszystkich, nie? Bo to tam co 10 osoba może coś wygrywała. A teraz zaledwie dwie osoby mi wysłały i mam już nagród 125. Czekam jeszcze na 6 przesyłek. Memo CD Action Quake.pl. Moi drodzy, czy nadchodzi? Nie, jeszcze Wrocław. Jeszcze Wrocław, 17 edycja. A to było fajne. Pan ci padło. Duch, witamy. 3 miesiące, hejo. Cześć, cześć. Nie wiem, czy fajnie to zawsze montowało. Zawsze pod muzykę musiał być. Najpierw szukałem muzyki, potem montowałem zdjęcia, nie? Mordy kochane, 17 edycja, po raz kolejny, żeby nie skłamać, chyba po raz trzeci we Wrocławiu na polu. Wtedy nie usunąłem sobie na szczęście. Ale tak, jak dojdziemy do Wikingów, Wikingowie byli zajebiści. No i potem klasyka. Lecimy dalej. Poronin, wracamy do Poronina. I to był chyba Ice Bucket Challenge? Kochani, tak. Ice Bucket Challenge, wersja MMO! I tam ludzie byli... Świetna zabawa, nie? To trwa minuta, to jest na przyspieszeniu. Niebieski się nie pierdzielił, nie? A tu Perla. Perla V13. Ktoś z was jej zrobił koszulkę, nie? Tak, tak, kurda! Ja mam komórkę! To była ściema, nie? Ale... Ściema czy nie? Nie, no miałem! Komórka z Valiant Hearts! A to jest komórka z Valiant Hearts, tak, to nie wiem czy wiecie, ale... A że tu Samaela rozpoznaje. Komórka z Valiant Hearts to po prostu... Dzwoniła komórka w takim naprawdę ważnym momencie podczas finału. Ja tą komórkę wypierdoliłem, będzie mnie teraz. Right. Mimo. Nominuję. Ci się ze mnie śmieją, odpaliłem kosiarkę, wszyscy. To Ice Bucket Challenge Urhare. Jedziesz, bracie. O, czyli co? Urhara? A, Urhara jeszcze nie montował, tylko Urhara. Nie, on nie montował. On Femi Moment wtedy robił. Markuzo. Jesteś trzeci. Jezu! Natalia Kamara!
Natalia, jaka mała! Kurwa! Ona ma 9 lat już. Zajebiście, bo... Naprawdę fajnie. Tam różne rzeczy. Tam Splatmaster to były dla młodszych uczestników. Z mniejszą ilością FPS-ów. Mastery, tam się z dziećmi też strzelałem tak na luzaku. Parety też cisnąłem. Tylko, że ta pukawka tylko wygląda, nic więcej. Muszę wybrać dobre miejsce, żeby rzucić granat. Najważniejsze jest to, żeby przejąć ten wał, z którego zawsze zaczynamy. Wywalona, moja 12, nikogo nie ma! Dobra. No i moi drodzy. I samu! Poznań! A tu też było pięknie. Takie obłożenie. Piękna edycja, piękny obieg. Niestety ten obieg, tam były problemy. Tam były problemy, kto jest właścicielem, ktoś to potem zamknął, zburzył. Szkoda. Szkoda, bo ja bym wtedy zawsze przynajmniej raz w roku w Poznaniu robił, bo ten obieg był po prostu zajekurwabisty, nie? Totalnie był dobry. Czy już drony wjechały? Samael ma chyba najwięcej dyplomów. I tu będzie... Tu będzie Gentelondon Lux Schmata. Jest i samo, nie? I oczywiście z Energolem w łapie, nie? I pamiętam, że ja wtedy byłem mega idolem dla Isamu. Był moim mega fanem, nie? I że... Ogląda horojki, wszystko tego i tak dalej, czy chce Energola, nie, fajkę, coś tego, Potem na imprezę poszliśmy ostrą, piękne wydarzenie. A to nie jest młody Borys? Tak, to jest Borys. Rocky Borys. Oczywiście, że tak. To jest samo. A najlepsze jest to, że tu jest gdzieś malutka Onexere. Dziękuję ślicznie. I tam ktoś wylosował płytę Gimpsona wtedy. I taki ucieszony bierze tą płytę i tam jakaś grupa widzów. Ha! Gier! I wtedy po prostu ten przerażony puścił chyba tą płytę. Wszyscy się zaczęli śmiać. Nie będziemy 28 minut oglądać, ale... Możecie sobie to zobaczyć. O, Interko. Sportowe. Ale ludu było od groma. Czyli paintball z rukiem, post-apo, z naciskiem na Wasteland 2, także gdzieś tam w tle Wasteland jest... Wasteland 2. Dzięki, kochani, brawa dla was! Nie, ale Gentelondon Lux Schmata. I tu w ogóle współpraca z widzami, nie? My byliśmy w budynku. Strzelaliśmy się z ludźmi z takiego mojego pola obok i stwierdziliśmy, ej, jakich, kurde, dobrze byłoby ich obejść, nie? Ej, tu jest jakaś klapa w podłodze, ja patrzę, kurwa, tam, jebać już BHP, nie? Okej, no to otwieramy. Otwieramy tą klapę, tam ciemność, nie? Ja miałem latarkę, czy ktoś tam miał latarkę, idziemy, patrzymy, jakaś piwnica. Jakieś drzwi od tej piwnicy, słyszymy gdzieś tam daleko strzały, ale otwieramy, żeśmy oflankowali wszystkich, strzelaliśmy jak do 50 osób, jak do kaczek, nie? Potem stwierdziliśmy, że ta piwnica nie gra, bo to byłoby zbyt OP. Okna. Zajebiście się grało, zajebiście się tu grało. Dobra.
komando, gramy mi... Ja O, to było to! To było to! To było to! I tam mi sam łoju wycinał jak dziki, nie? O, pan, wyczaili ten, nie? Co to jest? Nie, no to ciśniemy, nie? Nie, tu nie było latarki. Nie wiedzieliśmy, co to jest, nie? No to jeb, montujemy się tam, nie? Pozdrawiam mordeczkę. Pozdrawiam Maję. Rozumiem, że Maja to jakaś dziewczyna. Wybranka losu. Pozdrawiam. Tu cię ludzie po prostu wdupiali, nie? Tak jurban dziki. O, i zawów, proszę bardzo. Ale on też się niewiele zmienił, nie? Jest pompa. Paintball kupił sobie koszulkę, fajnie. Tam jest pompa. Pierwsza koszulka i zawów. Pompa team. Może... Ja pierdzielę, ja robię przecież. Wyślę buso. Najwięcej i jestem hunterem. Tak, no to zajebiście, stary, elegancko. Polecam na następnym bazmitem. I wtedy dubstep rządził chyba, no. Dobra, mieliśmy już prawie wszystko. Czekam na Get the London Look. O! Tu jest gdzieś Onexere. Tu ona jest, nie? Games, jaki projekt? Dzień pierwszy. Tarcza oraz... Dyn. PZR Paintball z Rojem. Dzisiejszy dzień należał do tej czwartej, ostatniej mojej inicjatywy integracyjnej i nie tylko. Zajmijmy się tak... Ona mi wysyłała ostatnio, a gdzieś się mogła skitrać. ...samego pola, które umożliwiało naprawdę mnóstwo fajnych... Jest on Xere! Yeah, boy! Jest taka młodziutka! Jest on Xere. Jestem ciekaw, czy ona sobie zdawała wtedy sprawę, że będzie dla Roya najlepszą przyjaciółką poza żoną. Chyba nie! Jest nasza pani od panowania, jest i ona. Yeah, boy. Dobra, została nam jeszcze Get the London Look szmaty i reakcja na płytę Gimpera. Poprzednio. Było to fantastycznie. Widziały moje opieki na zwiastuje mamy odpowiedzialnej. Jeśli chodzi o nieocenioną i oczywiście. Czy nie było takiej bezdusznej automatyki? PPL. O, fajne zdjęcia paro robi, to fajnie tam. Ostatni dwa. Ostatni. Procent, że otrzymujecie następny raz 10%. Samym to działa, serdeczne brawo. Te podziękowania również dla Isamu za to, że zaszczycił nas swoją... Isamu. ...obecnością i wsparł cały temat informacyjny u siebie na kanałach. Grazdy. Dzięki Isamu. Panie Ciliska, kłaniam się nisko, aż po same kule, nie? Czekajcie, ja chyba zrobiłem pauzę na ten. Albo nie, kurde, nie pamiętam, co to tu było. Motyw z płytą Gimpera, nie wiem, czy ja pauzę zrobiłem, czy...
wiecie, 150 osób, nie, dyplom, nagroda, potem jeszcze podpis, nie, a ty już wymiotujesz po całym dniu, nie? No kurczę, nie wiem, gdzie jest ta scena z tym. To gdzieś... O, bo! O, dostaję, nie? Ktoś wylosował. Je, mamy to! Ktoś wylosował płytę Gibsona, jej. Ale gdzie jest Get the London Look? Bolix, bogactwo tynków i paneli dekoracyjnych. Uwa, co to jest za reklama? Na koniec, początek? Kurwa, dobra. Poznań. I teraz zajebista sprawa. Mamy edycję 20, moi drodzy. Tak, 20 edycja. 20 edycja. Royal Army. I to był ziomeczek, który się nazywa Prosty, czy Prosty. Nagrał takiego zajebistego rapsa. Ja do tego rapsa stwierdziłem, że zrobię mu teledysk, nie? W ramach relacji. Ale zajebiście to wyszło. Znaczy, nie wiem, czy moja relacja, a jego piosenka na pewno. Zrobię głośniej, tak. Nawet nie wiemy, jak się wrogów bać, bo lęk jest w nas. I to przy nas typ jest raz. Gały wielkie, bo już nie wiesz, co masz robić sam. Wykładasz gry. Siedlisko, na zakończenie przyjaramy klasyk Red Winston. Na torcie piśnią, to jest nasza ekipa. Kiedy my ze świętujemy, to u ciebie jest chyba. Wynika wyniku, wynik lipa. Gdy my robimy wjazd, chowa się tu cała klika. Co jest, pytam? Jako jeden z 100 000 pochowaliście dupy, bo boicie się swej klęski. Nie dziwne wcale, mimo że lało, nie? Ale pod koniec jest zajebista scena, zarazem pokażę. Nawet armia JP, masz te wyjadacze, skąd ten niezliczony chmur jest. My to Royal Army, wielka nie do pokonania. Boi się nas, każdasz mira, pięter czy kanaria. My robimy wjazd i nikt nic nie ma do gadania. Definicja z dupy, garaż się do zrealizowania. Tarczowników z Gaja przebija, nawet tarana staje dla nas z utworem bez problemu. O, Samael! Okrzyk, to jest korpus dla rojków. Dzień mordoru, tamtym najebiamy orku. Przelika, że pnyszczo, chrowa się po kątach. Nie potrafi stanąć i po gromu tarczy sprostać. Wolisz się nie wkrącać, gdy miasto na jest wioska. Tak buja z gatami, że zmarszyła się ci mocno. I seto z parasolką. To wygląda, żałosna jest to postać. Zamiast do nas sortować, może pozostać przy dotkach. To nie zabawa w kotka i przerażoną myszkę. Choć jeśli mam porównać, to lepiej przyjdzie. Jak ktoś tam był starszy, nie? Ej, to dajcie go na jakąś scenę, bo widać, że nie sami młodzi, nie? Mamy czystkę, bo to noc oczyszczenia. Ale tu już widzę po prostu niektórych, po niektórych tych, nie? Tu znów Borys, nie? Z Jaroka. Trzecia część powstaje właśnie tu. Ale wyciął. Fakery do hitera, to zasada przez rapera. Oparcie ich też nie ma, także opinia pożera. Wiesz, ja tu wycieram, wytwierdzę jeśli potrzeba. Jestem tu sierżantem i prowadzę tu zwycięstwa. My to Royal Army, wielka nie do pokonania. Boi się nas, każdasz mira, hejter czy kanaria. My robimy wjazd i nikt nic nie ma do gadania. Michał Paweł. Definicja z dupy, garaż się do zrealizowania. Tarczowników z Gaja przebija, nawet tarana staje dla nas. Bobląg! Kup sobie dobrego Boblonga. Wtedy nie będziesz musiał już nigdy kupować marki. A, jest i nasza kruszyna. Taka malutka, niewinna, teraz kurwa w rządzie i dzieli na czatach. Nikt nas nie powali, bo z naszych wrogów już nas starczy całe tylko wali. A wy posrani w gównie, po uszy zamoczeni. Takich cyrkorów, co z cykrości raczej tu nie tkniemy, wybacz. Ale żal ci chyba dupę ściska, co? Widząc Roya, co ma sukces, a ty przy nim no! Skąd to weź się lepiej, zrób coś ze sobą. Bo przyjdzie ci zapłacić za swe błędy drogo. Nie, będzie kolorowo, uwierz mi na słowo, bo Samael był brunetem?
już wybieraj królowo. Nasze wojska budzą przerażenie, nawet wsparcie. Leonidas i nas... To Wilson 1927... Aha, to była jakaś starsza. Zyżmy wagarne, chcesz to się dąć i nie straj już do majtek. Bądź za mocną stroną Andy, jak słaby fighter. My to roja armia, wielka nie do pokonania. Boj się nas, nadzasz mi rachetę przekonania. My robimy gaz, nikt nic nie ma do gadania. Ach, ten przeskok epicki przez maskę. Malucha. Nawet tarana staje dla nas z utworem bez problemu, każda brama. Okrzyk, to jest korpus dla rojków. Dzień Mordoru, tamtym najebiamy orku. O, tu jest piękna, piękna scena. Jak się cieszyli zwycięstwa, nie? Zajebiste. Potem klasyka Pitolenia. Fajna taka szybka forma, wszystko było pokazane, nie? Dobra, teraz robimy Rapido by Impressive and Tracks teledysk Paintball z Rojem, edycja... Kup lodówkę Samsung 21. Aż do 749 zł zwrotu na konto. Robimy chyba najdłuższy stream. Wejdź na OLX i przebieraj w ofertach pracy. Czy wtedy już znałem Słonia? Nie, ja Słonia poznałem... Montujemy PZR-a, to jest kariera, patrz na... O Boże, co? Nie, ja Słonia 2 lata temu poznałem. Montujemy PZR-a, to jest kariera, patrz na mnie teraz. Dalej Roja montować. I tu chyba był Krawcow tu jako Garus wynajęty. Dobre to gówno! Chodzi! To Pancio, znalazłeś siebie? Potem ten bajek chyba najbliżej słyszałem. Kurwa, tu ślizgi były piękne. I tu nikt nie połamał nogi. Sprawdzam, czy kogoś ze Shielders tam nie ma. Myśmy coś wysadzili tam, nie? Wilson, co byśmy tam odjebali? PZR-ów w Warszawie. W Warszawie, hala, Gump. Paintball, a Gump, przed paintball, chwilą, strasznie się cieszę, okay, że znów miałem okazję uhonorować. A tak, bo to było do piosenki Impressive and Tracks, oni robili muzykę dla mnie, dla siebie, fajna ekipa, ja mówię, jaki fajny utwór, a potem na Ibizie to słyszałem, Boże, nie wiem, czy na Ibizie to słyszałem, może was puszczają na Ibizie, Impressive Tracks, Boże, to było milion lat temu. Nie, tu jeszcze nie było Garusa, tu jeszcze nie było Kracow, tu lecimy dalej. Ponownie Żory, widzę. Weź udział w loterii Lucky Cup. Wygraj samochód elektryczny Mini Cooper SE i wiele innych nagród.
Słuchajcie, nie poradzimy sobie. Najlepsze to, że jak nagrywasz reklamy, to one potem łamią prawa autorskie, jak nagrywasz, jak pokazujesz na streamie swój film, na którym pojawia się reklama. No nieważne, YouTube. Tobie nie ma takiej opcji. Tak, tak, to jest strasznie głupie, jak wszystko. Ja oczywiście zainspirowany filmem Equilibrium. Chciałem zrobić tam taką scenę wjazdu do pokoju, że tam tańczę, gunkata broni w ogóle, nie rozpierdol. Ale tu bardziej chodzi o końcówkę. To w ogóle ojciec z synem był, nie? Słuchajcie, nie poradzimy... Tak, to jest Borys i jego tata, nie? ...sobie nie ma takiej opcji. To co, dzwonimy po psychola? Nie wiem, czy to dobry pomysł. O, i to była pierwsza relacja Rudego. Rudy tak spierdolił tą relację, po prostu w każdą stronę musiał ją robić całkowicie od nowa, nie? Według moich wytycznych stwierdziłem, że jak masz zrobić coś dobrze, to może zrób to sam, nie? Ale dałem mu drugą szansę, nie? Jaki kraj, taki Equilibrium, nie? Jaki kraj, taki Christian Bale. Jebany. Roju, ale to nasi! Sorki. Roju, ale to nasi! Klasyczny friendly fire. Lecimy dalej. 23. edycja. O, tu już chyba... Tu Kibas zaczął robić miniaturki. Tak! I tutaj mamy Garusa z Krawców tu. Nie został porzucony. Ale jak on w ogóle się przebrał za tego Garusa, wszedł na takich potężnych koturnach, nie? Tu ludzie nie wiedzieli, co się dzieje, kurwa, to jest robot, co to jest, nie? Dead Kill będzie w ASG z Rojem, ale na razie, no, po dwóch latach wracamy do paintballa, bo to jest dla mnie jakby totalnym priorytetem na razie. Wiadomo. Czy to paintball z Rojem? Tak! A który to Rojo? Który to Rojo? Ja? Mogę się do was dołączyć? Nie, zajebiste to. Nasze Garus i Wrek w Steamie, no. Laga, jak się, a, kurwa! Ugrał, ugrał! Już nie pamiętam niektórych edycji w ogóle. 2015 rok, 7 lat temu. Okej. Okay. O! Mój serdeczny przyjaciel MC Sobieski pozwolił mi wykorzystać swój utwór w ramach... Wojownik nie umiera lekko. Śmierć, by go dopaść, musi stoczyć z nim walkę. A wojownik łatwo śmierci nie ulega. Tam broń, nagle powiększają się źrenice. Słychać grom, niebo przeszywają błyskawice. Prycha koń, wichar targa jego grzywę. Z moich rąk znowu zginie ktoś, jestem najemnikiem. Spoglądam na klingę, jakbym przed sobą miał lustro. Czy naprawdę jestem wilkiem, czy jeszcze istotą ludzką? Odurzony eliksirem, znów nie mogę usnąć. Tak jak Nimue, nie wiem co jest prawdą, co iluzją. Miasto Kerak, wzburzone morze. Tam straciłem wszystko, serce i oręż, koral. Jak tu nie tęsknić do niej, nadal dech mi zapiera zapach frezy i morel. Wierz mi, to chore, coś się we mnie zmieniło. Jeśli jestem potworem, skąd wiem czym jest miłość? Skąd ta litość, czemu sam ze sobą walczę? Najwyraźniej moje serce pragnie oszukać mutację. Mój gniew, mój strach, moja siła, moja krew, mój miecz, mój czas, moja chwila, mój kres, mój blask, mój dzień, moja wina. Sezon burz właśnie się rozpoczyna. Mój gniew, mój strach, moja siła, moja krew, mój miecz, mój czas, moja chwila, mój kres, mój blask, mój dzień, moja wina. Sezon burz właśnie się rozpoczyna. Nie jesteś, choć lubisz mniemać inaczej, specjalnie mądry, ale na to...
spać, mnie zatrzymać. Jesteś za mądry. Czasem boję się, że te emocje wewnątrz okażą się zabójcze jak Sorel de Gerlund. Z Risbergu gonią mnie koszmary. Nie ucieknę przed nimi jak przed zemstą Aguary. Biały wilk i czarna lisica, oboje pragniemy krwi, nasza natura jest zdradliwa. Tajemnicza jak mozaik, mozaika magii. Szukając prawdy, każe nam walczyć o nasze skarby. Wicher się bawi białymi włosami, opadającymi na ramiona. Wciąż zmęczony od śmiertelnej walki. Będziesz martwy, jeśli staniesz na mej drodze. Jestem Geralt z Rivii, uważaj, nadchodzę. Mój gniew, mój strach, moja siła, moja krew, mój miecz, mój czas, moja chwila, mój kres, mój blask, mój dzień, moja wina. Sezon burz właśnie się rozpoczyna. Mój gniew, mój strach, moja siła, moja krew, mój miecz, mój czas, moja chwila, mój kres, mój blask, mój dzień, moja wina. Sezon burz właśnie się rozpoczyna. Ja mam wrażenie, że ty czasem tak zadajesz pytania, na które znasz odpowiedź. Niebo nad lasem zaczęło ciemnieć. Nagły wiatr zaszukał w kadrze, zamruczał daleki grom. Pięknego, magicznego, całkowicie nie do podrobienia. Mowa oczywiście... Mega, mega fajnie, kurde, to zrobił Sobieski. A zaraz zmontował. Moi drodzy, Wrocław, MMOFPS. Alright. Przekonaj się, jak łatwo żyć zdrowo dzięki. Dalej 7 lat temu, 25. edycja. O, z rokiem, rok już trochę siwszy. O, rok, spokojnie, tu nie ma opcji, nie przejdziemy. Nie przejdziemy. Stary, będzie ciężko, no to jest masakra, z czymś takim to jeszcze nie miałem do czynienia. Nie ma opcji, nie ogarniemy tego, głos jest za ciężki. Cofamy się, stary, to czekaj, nie. Czekaj, ale ma pewien pomysł. Bormar, dziękuję ślicznie, pozdrawiam serdecznie. Niech to będzie bardzo dobry pomysł. Grimbo? No cześć, mordeczko. Słuchaj, bo mamy tutaj... Jeszcze Grimbo, Willy. Wiesz, słuchaj, udałoby ci się skombinować jakoś na serwer kilka osób. Przydałaby się pomoc na dłoń. No, tak nie wiem, z 3-4 wystarczy. Powinniśmy dać radę, grupką. No dobra, dzięki. Starcie przybyły! Przepomóż! To taki motyw posiłków zawsze, nie? Albo was zabijam, albo przychodzicie z pomocą, nie? Super. Chyba Jacob, nie? Także się nie przejmujcie, bo 60% osób zazwyczaj to są osoby, które nigdy w paintball nie grały. Także to nie jest tam, że przyjeżdża Royo i jego tam banda terminatorów, egzekutorów i koniec, nie? Nie, nic z tych rzeczy. Zresztą my też mieszamy zespoły, żeby były koksy po jednej i drugiej stronie, nie? Że to dalej trwa. Okej. Okay. No i moi drodzy, teraz mamy Splatpak by Żywy. To będzie kolejny teledysk do rapsika dla tarczowników. Od Żywego. Żywy też się pojawił też na evencie. Patychy? Chyba tak.
chociaż, nie jestem przekonany. Albo Wrocław. Za ślepy jestem. Nie, albo nie już. Nie, tych, dobra. Ty lepiej bierz marker do swojej ręki jak żołnierz na misji. Patryk Rojewski to jest Bloodpack, więc wygasz trochę ferwy. Farba na sercu, odpadasz z tej gry. Słychać w tle te salwy, bębny, słyszysz je? One grają bez przerwy. Leci brygada jak kompania braci. Żaden z nich nie wróci na tarczy. Tarcze wryte mają na lewej piersi. Czerwono-czarne mundury to ten styl. Ładuj ammo i zakładaj maskę. Stań do boju, bo twój czas nadszedł. Bogu tak. Legendy, łam linię wroga. Elek jest spoko. Nie bój się brachu, masz obrolenie. Tak łatwo do góry. Walcz ile sił do ostatniej kuli, nie lęk. Nie się wroga, nie okazuj strachu, nie pozwól, by wkopał twój honor do fiachu. Od B do Z do R, jak jedno ciało, obie cel. Tutaj Ogiński, skocham go tam. Konkretny naród, rób mordor, mordo, mordo. Nie masz nie, to do czaska i jeden dzień jak polegniesz, to karasowita. Jeden w Krasiejowie, dobra. Liczne ordery i wenty, nagrody dla tarczowników. To chwila swobody, znasz kryptonim, to V13. Ty świeć mu, panie, niech chwała nie zgaśnie. Chwała nie zgaśnie. No i co tarcze? Mam nadzieję, że teledysk... Panie, tam łuk mieliśmy, nocy, też paintballowy. 100% nagród dla 100% uczestników, także każdy... O, tu już by się zaczynało, że zdarzało się jeszcze, co jeszcze nie było pewnikiem, że każdy coś tam otrzymywał. No i moi drodzy, zaczynają się poważne już tematy. Jerzy Janowicz, paintball versus tenis. Majkowi oderwało łeb! Dredziu nie żyje! Wisiał mi dwie dychy! Wisiał mi dwie dychy. No i przyjechał jeden. A ja wysyłam miniony, nie? Jest jak Rudynia z tym... Ile jebaniny. Dubstep cut, nie? No i tak, to jest. Właśnie nie już. Jezus, ja tak nie mogę doczekać tego czerwca, nie? Jaka to będzie petarda. No, Szpercia. Szpercia i mamut. Witam was, koni, bardzo serdecznie. Patryk się poznała na paintballu z Rojem i teraz są hajtnieć. Patryk Rojorajewski z tej strony, z Splatpak TV. Strasznie się cieszę, że wpadł Dredziu. Strasznie się cieszę, że następny... Dziecko ciekawostka. I to chyba już wtedy kupiłem ten plecak amunicyjny. I to była na dziecko ciekawostka, dziecko niespodzianka. To było odwołanie jakby dalej do Wiedźmina. Najwyższa pora znaleźć dziecko ciekawostka. To jest ta ciekawostka, której nikt nie podał na YouTubie? A nie, tak, bo to był wtedy ten boom tych wszystkich filmów na zasadzie, że ciekawostki, nie? I tam 5 ciekawostek tajnych, mrocznych śmierci, mastodontów w erze dinozaurów, a tak naprawdę była to kreda do tablicy. Wiecie, DJ Palaside, nawet Boxdel, nie? Robi taką...
Taką chałturę po prostu totalną, nie? I wtedy po prostu wszyscy napierdalali film o ciekawostkach. Tam się ludzie napierdalali. Nie, ja robię lepsze ciekawostki. A ty różniejesz od tamtego ciekawostki. A ty w ogóle nie jesteś ciekawy, mimo że robisz o ciekawostkach. No to ja stwierdziłem, chuj, ja sobie zrobię swoją własną ciekawostkę. Ja mówię, do tego chłopczyku jesteś mi potrzebny do wstępniaka. On naprawdę! Prawie zemdlał. Ale było okej, okay, nie? I wszyscy chcą dopaść ciekawostkę! Wszyscy chcą mieć najlepszy kanał ciekawostka! A tu swojego Pokemona. No i chuj. 2500 kulek, nie? Ale numer, znów rozstrzelałem widzów. Nie ma sprawy. Jaki happy end! Jaki happy end! I to był pierwszy paintball z rojem, gdzie się pojawili moi rodzice, nie? I pierwszy raz po tylu latach zobaczyli jakby od, w ogóle od kuchni, jak wygląda paintball z rojem. Pamiętam, że byli w mega takim pozytywnym szoku, nie? Co ja robię w ogóle, że takie eventy robimy, nie? Super, super, mega mi tam właśnie zależało na opinii taty. I w ogóle tak Renata też mówi do rodziców ostatnio, jak nagrywaliśmy właśnie tę biografię w ramach kina z tatą, że może moi rodzice by wpadli właśnie tam na potem na termy czy coś, na paintball z rojem, nie? Ja mówię, Fada, ale w sumie gdybyś wpadł na paintball z rojem, to mógłbym cię zareklamować jako gwiazda, bo będziesz miał swój pierwszy mini zlot fanów kina z tatą, nie? Ale jakieś dziewczyny. Niestety dalej jest to bardzo nerdowska zabawa. Dziewczyny dalej stanowią 7%. Kurki. Ale biegnie wszedł tego smoka. A i to chyba była edycja, w której wynająłem iluzjonistę. I on wychodzi i mówi, cześć, jestem iluzjonistą, będę czarował. Wszyscy, wow, kurwa, zajebiście, możemy iść grać w paintball. A on po prostu bierze rękę do kieszeni i wyjmuje, kurwa, arbuza. I nagle zdobył szacunek. W sumie zdobył szacunek w sekundę. No i co to są? Co to znaczy ujęcie z drona, nie? Złoto. Zawsze chciałem być figurką G.I. Joe, nie? No co kurwa zostało? Też co robią smoki. Nie możemy zapominać o smokach, Willy.
Oj, sam barak. Witam was, kochani, bardzo serdecznie, Patryk Royer. Chodź, tak tylko bielactwa nie miałem. Dobra, lecimy dalej. Moje tarcze. 29. edycja. Festiwal ogrodu w Leroy Merlin. Rabat do 40% tylko do 18 maja. Na rośliny. Jaki będzie wstępniak? Zapomniałem. Aha, taka klasyka Far Cry'owa, nie? Czyli wrogowie i ich obozy obładowane beczkami wybuchowymi. I to znów z kategorii, zobaczyłem tą beczkę, miałem już cały wstępniak w głowie, nie? Wszyscy patrzą po sobie, o co chodzi, nie? Nie w beczkę i po prostu. Ale teraz będziemy mieć lepszą jakość tych relacji. Seba! I wtedy poznałem mojego przyjaciela Sebastiana Kanie. Sebuś, ja mówię, koleś wyskoczył, kurwa, nie tam z dwoma pistoletami, nie? Tylko z dwoma ciężkimi LKM-ami paintballowymi i zaczął po prostu napierdalać w Dual Video. Stwierdziłem, ja chcę się z nim zaprzyjaźnić, kurwa, nie? Jest z nami Seba. Był donator. No, Mrozowski jest wszędzie i zawsze się za kogoś przebiera. Tak? Twoja pierwsza edycja anonim? 29? Nie no, emocje są zajebiste. Ludzie poprzebierani za królika Deadpoola grają tak, kurde, ważne, żeby maskę mieli, nie? Jak są ubrani, jak chcą. No i moi drodzy, i teraz helikopter farby, oczywiście jawne odwołanie do helikoptera w ogniu. I tutaj, moi drodzy, zapomniałem, jak się ta miejscowość nazywała. Helikopter, kurde, nie wiem. Nie napisałem w tytule. To nie, zapomniałem, gdzie to był. Okej. Okay. I chuj! Chuj! Ciopu! Ciopu! Royson? No? Ale ty jesteś świadom, że to jest wrak? Słuchaj, myśl jak orkowie w Warhammerze 40 tysięcy. Jeśli naprawdę w coś wierzysz, naprawdę się na czym skupiasz, to nie dosyć, że poleci, ale będzie też najszybszym helikopterem. Bzdura, trzeba pomalować czerwoną farbą, ale wtedy myślałem, że znam się na Warhammerze. To jest Wilson! Widzę po tych ładnych oczach. Tu jest Wilson, a tu jest chyba Smoke. Jest Willy. Helikopterem na świecie. No to staram się. Pozdrawiam cię serdecznie i dziękuję ci ślicznie. Okej. I chuj, polecieliśmy. Ja mówię, Urhara, zrób, że ten wrak w końcu leci, nie?
Wilson i jego chomik. No to MSI wparował. Reuters zrobiliśmy na polu. Gokardy były. Spoko, zapraszamy serdecznie. Pozdrawiam. Piękne te skrzypce są tutaj. Kurwa, dojebany ten utwór jest w ogóle. Taki, no, wzruszający wręcz. Młody Trocki, kurwa! Młody Trocki w pancerzu z Halo. Trzaskowski, czy ty to widziałeś, nie? Ale co tu się stało, przepraszam? Bo mieliśmy jakąś taką akcję, że się napieprzamy. Chyba tam scenka. O jest Wilson, kurwa, był tak odjebany, nie? Wilson był tak odjebany, ja powiedziałem, stary, ty jesteś lepszy niż te postacie w Siege'a, ja się tam nie znam na tych Siege'ach. Ja po prostu muszę ci zrobić 360, nie? Przejebany. No, i tutaj robiliśmy potem dobudówki do taktycznych leżakowań buraka. Agata Biernacka, moja żona Helga z wikińskiego paintballu, to zawsze jakieś ciasteczka, piciu, opaski. Kryczną. No i rozpierdol, nie jestem. Nagrody, które również... Tutaj w ogóle już byłem ambasadorem MSI w Polsce. Mówię, no to słuchaj, no to robimy coś, ulepszamy te moje paintball z Roya, zróbcie jakieś dla ludzi, którzy chcą odpocząć, jakieś stoiska, żeby sobie pograli tam na waszym sprzęcie, dorzućcie nagrody, nie? I tak naprawdę chyba dopiero od tej edycji zacząłem zarabiać jakieś pieniądze na PZR-ach. To znaczy tam zawsze zarabiałem, ale nigdy ta kwota w ogóle nie była zbliżona do tego, co się robiło zawsze przy tych eventach, nie? Ale tak mówią, że jak event wychodzi na zero, to znaczy, że zajebiście ci się udało, nie? Pamiętam Rich Tour. I wtedy dowiedziałem się, co to znaczy dopłacić do eventu. No ale nieważne, mieliśmy po prostu menedżera debila skończonego. Skończonego debila. No ale mniejsza z tym. Połowało klasyczne rekwizyty, dzięki którym mogliśmy dograć kilka fajnych scen. Już nagrody. Jacob! Nie zabrakło również licznej grupy... Jacob, jaki motherfucker killer, boy! I kill you! Ice cold killer vanilla! Kurwa! Jacob, zajebisty człowiek. The Shielders, z którymi na co dzień siedzimy na TS-ie i nagrywamy dla was różne na kanał, wprowadzili oni iście rodzinną atmosferę, stanowiąc mocny przy... A to jest mój marker teraz? Czy ja już mam inny? Nie, ja już swój tak przerobiłem, że go nie poznaję. Dobra, gry mogą fantastycznie łączyć, a nie dzielić. Zwieńczeniem PZR-a było klasyczne już nie losowanie. Mamut i Smoke. A normalne rozdawnictwo nagród od naszych sponsorów, których pełną listę zobaczycie za chwilę. Wartość piękna. Tego wszystkiego było tyle, że to... Na koniec powiem tak, chyba, że... A jednak ciulnął! Ja zapomniałem, że ten helikopter w końcu wybucha! Ja nie wiem, czy Urchara sobie tego nie dodał, nie? Dobra, lecimy dalej, moi drodzy.
Wikingowie atakują Wrocław. 31. edycja. Z moim ulubionym wstępniakiem, przy którym było od cholery roboty. Mamut przywiózł skóry. Ola Panasiuk robiła makijaże, blizny, krew. Muzyka, montaż. Barak tutaj wystąpił. Nie wiem, czy to nie był pierwszy w ogóle paintball z rojem Baraka. W chuj The Shielders w ogóle tam było. I to była masakra. Bo to była najtrudniejsza edycja. Najbardziej się jej bałem, bo tak. Ja miałem ambitny pomysł na wstępniak, który też trzeba było zrobić. Od słońca te tarcze MSI-a i miecze zaczęły puchnąć i chyba wybuchać, nie? Także szybko to trzeba było zrobić. No ale ludzie chcą grać, nie? Jeszcze miałem wtedy zrobić ROI test na Fort Zombie, Fort MSI kontra Zombie. Jeszcze ROI test. I wystarczyło, żeby deszcz lał. I wszystko do rozjebania, bo tam jeszcze były stoiska MSI z grami. Na Mortal Kombat. Minos, pozdrawiam cię serdecznie. Cześć, no to mam nadzieję. Także tu milion rzeczy mogło pójść źle, nie? I pamiętam, że byłem tak załamany, że zarówno Reuters zrobił niewielkie wyświetlenia, jak i ci Wikingowie. No 51 tysięcy na relację to nie jest dużo. PZR. Ale nieważne, liczą się wspomnienia. Oglądajmy. No mi wtedy odjebało całkowicie na punkcie serialu, nie? I oczywiście Loki, jest z nami Helga, nie? Jako Helga. Jest anonim, który wygląda jak Snacks, tak? Tylko że chudy Snacks, nie? Tu Smoke, Grimbo, Mamut, ziomeczek z MSI, Michał, anonim. Ja jako Floki, Helga w ogóle te zajebiście zrobione ten. My potem wracamy do hotelu, nie? Mamut cały ryj w krwi, w bliznach, nie? I ludzie w hotelu, co jest, kurwa? Złoto. Smog wszędzie, tak. Smog powiedział, że chce mieć krew wszędzie. Ale jak tak patrzę, to anonim ma oczy, kurde, tego Ragnara. Pamiętam, że ja się specjalnie wtedy tak opitoliłem, że ja nie wiedziałem, nigdy nie byłem tak mocno ogolony po prostu. Pagaz! Pamiętajcie, nigdy nie pozbywajcie się z serca tego pierwotnego dziecka. Bo jeśli stracicie w sobie to dziecko, to wtedy realnie zaczniecie się starzeć. Krisuchem, pozdrawiam cię serdecznie. Czy można zabrać ze sobą żonę dziecko? Oczywiście, oczywiście, jak najbardziej. Stary kop, kurwa, dwójka dzieci, napierdala się z 10 lat młodszymi widzami na gumowe pałki. Ale chuj zabawa! Barak czołg, nie? Sztormowi odcinam głowę, nie? Jest nasz Seba po raz drugi, chyba. Dwalka Ewy, nie? A wtedy stwierdziłem, muszę dać Sebie jakąś rolę, nie? Jak w Division 2, nie? Tarcza, karabin.
Cringe Level Hardis. Łoza to są wymieszane osoby, że nie chcę antagonizować. Bardziej. Miał LKM, a jeszcze kurwa sobie wziął tarczę twoją. O właśnie, tu Karo? Kto od nas zrobił tą tarczę z fleszem? Zajebiste. Kurde, Rosiu chyba, nie? Zajebiście, bo MSI robiło różne. Nie wiem co powiedzieć. Gry, zabawy, konkursy, tam w ogóle dodatkową aktywność, także ludzie się bawili na polu, jak i poza nim. Nie? No i moi drodzy, moi kochani, kolejna edycja, czyli 30. Chyba to jest pierwsza, 32. edycja. Izaki Rojo. Izaki Rojo. Gdzie tu? Lecisz do opony. Taktyka i strategia, Royson. Strategia i taktyka. Drogi przyjacielu, nie liczy się celność, a pojemność, magazynka. Panowie, reload! Kto to był? Pompa Team? Ale yellow? Chyba black. A nie white? Black or white? Co za bzdury. Tu już się brednia wkradała totalna. Hisako jeszcze, rady Jurek. Kiedy chcesz być fajny z ziomeczkami, kurwa. Daj więcej demo i slow-mo! Slow-mo, więcej demo! Gdzie są drony? Ale patrz już, jaka jakość inna, nie? Samel, oczywiście jeszcze więcej sprzętu na sobie. Nie no, to co Jacob robi tym dronem, nie, to jest wow. Kto to tańczył? Smoke z Gierkiem? Barak też tu był. Nie no. Jacob mistrz z tym dronem. Niko da się, ale pamiętaj, że uderzenie też może troszeczkę no zniszczyć fakturę ubrania, nie? Zależy z jakiej odległości, nie? ...sportowej paintball z rojem! Mówiąc krótko i dosadnie, edycja ta zamknęła w sposób zajebisty z mocnym p***ciem sezon 2017.
Tychy na polu od Grzesia z... A, Tychy, dobra. Tychy! Fantastyczne emocje na polach, jak i poza nimi rozmaicała super szama! Okej. Pojawiła się również moja nieoceniona, wspaniała żona Perla! Pobiliśmy absolutnie wszystkie... Tu już The Shielders miał swoje bluzy i tam od cholery ich było, kurde, tych zielonych, tak to nazwijmy. Rekordy wymyśl zarówno zajebistej frekwencji. To była taka relacja z taka grupką... 15 września wchodzi... Jezu, wreszcie deale były na PZR-ze. Uśmiech, pamiętaj. A także moim... Czekaj, to nie, tam jakiś skacz? Sprzętem od SteelSeries. Pamiętacie tego chłopaczka, który miał taki wyraz twarzy? Też w Tychach? 1000 lat wcześniej? Jest! To jest on, nie? Uśmiech, pamiętaj. A także moim kochanym MSI, które potraktowało nas psycznie już mnóstwo Dzięki mojej rodzinie The Shielders było bardzo zielono. Antoni, jaki młody, Boże. Barak wpierdala. Smoke shield every day. Smoke shield every day. Mamy w Shielders smoka, what the fuck. Były też zajebiste ławki, na których można było usiąść. Zajebiste ławki, na których można było usiąść. Morda! Mordem był, oczywiście. Był też zajebisty kamper, który kampił. Ja pierdolę, nie. Nie zabrakło... Tak, prawda. Nie zabrakło również fantastycznego przyjaciela. Nie zabrakło również mojego fantastycznego przyjaciela Piotra Izaka Skowerskiego. Panie Piotrze, jak PZR? Super. Dobrze. Koniec, to to wata, Fantastyczna integracja, gdzie wspólnie... No i super. Moi drodzy, nowość antyperspirant. Fortnite na żywo u niejów. Jedno z najlepsze pole w ogóle pod jakiś stępniak i wszystko. Najsilniejsza ochrona od Rexony w stresie, upale i ruchu. Ekstremalna temperatura, bez potu i brzydkiego zapachu. Ekstremalny wysiłek, wypierdala. Bez potu i brzydkiego Ekstremalnie zapachu. Spierdalaj. Rexona, 3 razy ochrona. No mi się tak mega fajnie to kręciło. Jest i Seba, nie? Seba Berserker, Dual KM Heavy Support. Helga Sniper, Heavy Armor, Piercing Cannon. Wilson Breacher, Heavy Shielder. Royson Negocjator. Jak wybór klasy postaci z Borderlandsa, nie? Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, znów zabijamy widzów, nie? Helga, kurwa, kiebła z tego. O, tutaj Urchara fajnie to zrobił. Yeah! Wszystkich tarczą. I Royson Negocjator teraz, nie? Nie, już nie, bo zamykam kanał za tydzień i wspominamy różne fajne serie. To Skyrima. Speech 100. Przyłączcie się do nas. Dlaczego?
Bo tak. Okej. I tu jeszcze właśnie, kurde, wiertelaczek mi zrobił tarczę, kurde, na tym. Chcecie jeszcze jeden? Łapeczkę. Kupiłem sobie jeszcze. Jest? O, jest, dobra, jedziemy. Boga, niech to będzie spokojna podróż z Rojem? Niemożliwe, kurwa. Dobra. No to już ujęcia Wilsona zajebisko. Prowadziliśmy pieczątkę. Tutaj Wilson odjebie chyba akcję. Ta kurwa przewrotka! Jeb! Reload. Lepsze niż VR, nie? Lepsze niż VR. Dobra, kolejna. I teraz, moi drodzy, taki bonusik. Pierwsze taktyczne leżakowanie z Burakiem i Rojem. Buraczek mnie poprosił, żebym urozmaicił jego event o paintball. Z czego wynika siła nowego T-Roka? On zajmuje się organizacją z nowej jakości eventów na strzelenie. Z nowoczesnego designu. Strzelanie, strzyżenie sportowe. Broń palna. Burak i Rojo. To tak wygląda, jakbyśmy strzelali z broni palnej potem do tych ludzi. No to było zajebiste, to byłem w pokoju z Wilsonem. Była taka impreza, żeśmy się spóźnili, kurwa, na drugi dzień. A Wilson się wtedy wyjebał, kurwa. Wilson, idę do kina. Mówię, dobra. Wilson wraca cały w krwi. Ja mówię, Wilson, co się stało? A, kurwa, kurwa, kafelka jebana. I tyle. Kocham typa. W zeszły weekend doszło do fuzji dwóch potężnych... No... Zajebisty węcik. Lecimy dalej. Kolejny paintball z Rojem. Pierwszy paintball z Rojem, w którym nie było Roja, nie? Myśmy milion lat się z tego śmiali. Ej, to taki paintball z Roja bez Roja, nie? No i był bez Roja, bo miałem urodziny i przesadziłem z imprezą dzień wcześniej. Nie byłem w stanie, ja byłem nieżywy po prostu. Przyszedłem tylko na chwilę, wziąłem jakiegoś widza, który udawał trupa i ktoś nam zrobił zdjęcie. Dlatego to jest na miniaturce, nie? Także to było tyle. I tutaj Urchara chyba pierwszy raz jakiegoś właśnie takiego zagranicznego rapsa wykorzystał. Kurwa, ale dobra scena, zapomniałem o niej. Czekajcie, myśmy tu... Tutaj Wilson z tarczą. Tu jedna, tu druga. Nie no, zajebista obstawka. Pan Królik! Ta, początki normalnego zarostu, to prawda, nie gdzieś. Gówna, nie? Jakbyście mogli mnie subować za taki zarost. It's so cold.
No, taka spokojna, nie? Bez wstępniaka, bo nie miał go kto kurwa zrobić, nie? Ale Thanos! Ponownie Uniejów. Jezu, w Uniejowie było najwięcej PZR-ów z tego wynika. Moi drodzy, wielu twórców przypomina o daniu lajka pod materiałem, wskazując palcem w dół ekranu. Ja jestem Royson i zrobię to troszeczkę inaczej. I zrobiliśmy tą strzałkę, nie? Też było z tym pierdzielenie. Witam serdecznie, 35. edycja mojej integracyjnej inicjatywy sportowej Paintball z rojem PZR. Mniejszą priorytetową bo tutaj mamy strefę gazu. Kliknąłem w palce i po prostu połowa widzów zniknęła, nie? Macie najnowszą. You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro. No, it's your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon. And I'll do it cause it's what I wanna fucking do. Cause all these opinions and all these positions, they come in millions, they blocking your vision. But no, you can't listen, that shit is all fiction. Cause you hold the power as long as you're dreaming. Biegnie, strzela, kurwa, pistolet, ciul przeładowany. No bawi się. Ciut, mąka, wszyscy wybiegają tej tekstu. PM i rewolwer, jest spoko, babcie. A jest. Ojco, 50% miało być 50%. A zostało 13! Aha. Jak dobra, okej. Okay. To nie pamiętałem tego. Moi drodzy, mam świadomość, że nie jest to wasza pierwsza przygoda. I tutaj robiłem deala na jakiś dezodorant, nie? Ja wtedy miałem spieprzony obiektyw, to już było widać na jako tako, jak robiliśmy z Urharą. I myśmy to nagrali. I Urharam potem mówił, rojo, bo to jest dealowy filmik. Ja mówię, no tak, nie? Jest cały do wyjebania. Ja mówię, jak to? Nie rób se jaj, stary, nie? Wiesz, patrzymy i tak dalej. Ja mówię, wiesz co? Dobra, ja to sprzedam klientce, bo potem jest jakby lepsza jakość, nie wiem jakim cudem, że na początku właśnie jesteśmy tacy niewyraźni, nie jesteśmy sobą, że to był zamierzony efekt, a wcale nie, że mam rozjebany obiektyw za kurwa 2,5 tysiąca złotych, nie, nie, to wcale nie o to chodzi, nie, ale jakoś to przepchnąłem w ogóle, nie. Zapawą w paintball, ale kultura i zasady nakazują przypomnieć. Patrzcie, rozjebane całkowicie, nie, wszystko wyblurowane, nie, dramat. Rządziły się nasze dzisiejsze rozgrywki na farmie. Po pierwsze, moi drodzy, nie strzelamy się. Będziemy się dzisiaj rzucać kulkami. Pozwolicie, moi drodzy, że wam to zaprezentuję. Pamiętajmy o angielskim herbacianym paluszku. Barak, no i patrzcie, tu są takie sceny, gdzie jest to okej, nie? Rezygnujemy z taktycznego umundurowania na rzecz eleganckich, dystyngowanych garniturów do odebrania w namiocie obok. Kolejna sprawa to pod żadnym pozorem nie możemy kucać, ani tym bardziej chować się za przeszkodami. Wykorzystamy dzisiaj, biorąc pod uwagę karty historii, najbardziej skuteczną taktykę wojenną. W sztywnym szeregu będziemy poruszać się w stronę naszego przeciwnika w stylu wojny secesyjnej czy wojny. No to cały zamysł był taki, że ja po prostu wszystko odwracam jakby w drugą stronę, nie? O 180 stopni na
gorszą opcję, jakby zamieniam wszystkie aspekty rządzące paintballem, nie? Napoleoński. Prawa, lewa, strzał. A tutaj akurat teraz, tak, wygraliśmy turniej, jak grałem zawodowo. Była secesyjne, bo był remis, no i to dobra, to robimy secesyjkę, robimy. Był krok, krok, stop i strzał, nie? Wygraliśmy. Lewa, strzał. Na koniec, moi drodzy, mam świadomość, że dzisiaj mamy, delikatnie rzecz ujmując, 35 stopni w cieniu. Dlatego, mając na uwadze zdrowie i odpowiednie nawodnienie, po każdym meczu każdemu uczestnikowi będzie przysługiwać symboliczna łyżka wody. Wilson. Jakie to pogłaskanie, kurwa. Jakie to jest chore gówno! Jesus Christ! Co się stało? Nie byłeś sobą. Przyjaciel. Tam był jeszcze jeden wstępniak w klimacie horroru, o. No i to był creepy stuff. No to chore gówno wyszło. Ciele, ja sobie robię z tego screena. Ale chory. O! Witam was, moi kochani, przy okazji 36. mojej sportowej integracji. Witam was, już było dobrze. Witam was, bardzo serdecznie. Ja nazywam się Patryk Rojorejewski, a przed wami relacja z 36. Dobra, lecimy dalej. Rojo versus Varga. Kolejny gość, nie? Bardzo dużo znanych osób się już przewinęło. To tak można? Można. Moi drodzy, jeśli ten materiał wam się podobał, nie zapomnijcie zostawić tego super kciuka w górę i również pamiętajcie o subskrypcji. Bo Rudy zawsze był takim kajnym, nie? Rudego trzeba było zawsze odjebać, nie? Także musimy to zrobić, bo Rudy będzie. Schowamy go w bagażniku. Były kiedyś takie plany. Chowanie Rudego na czas w bagażniku, nie? O, tutaj bardzo dobry pomysł jest z tą kamerą też naprzód, żeby porobić kilka takich ujęć. No, Wilson oczywiście, kurwa, jebany G.I. Joe. Kevin! Bo to było też w ramach też promocji Borderlandsa, nie? I ja pracowałem scenegą przy Borderlandsie i w tym samym czasie Borderlands utwór Słoń wydał, bo też współpracował z tym samym człowiekiem, co ja. Także zajebiście. Barak, pamiętasz, wtedy przegadaliśmy cały wieczór o filmach.
Wilson jest wolny jakby co. Ale Wilson dobrze ci w tych, chociaż nie wiem czy to... Nie, no mega sprawa. O, i czy kolejny wiesz, buraczek. Dom zbudowany z itonga jest nie tylko ciepły, ale ma jeszcze jedną... Pyton! Jak można w filmie pytong, nie? Ja nie chcę, żeby ktoś mi zbudował dom z pytonga, nie? No chyba pojebało. Witam was, kochani, bardzo serdecznie. Taktyczne leżakowanie z Burakiem i Rojem. H2, jedziemy. Jadzia! Moi drodzy, ponownie udało nam się połączyć świat paintballa z ASG. Z ASG. O, tutaj. Jedziemy. A co to? Asy strzelectwa, serdeczny szacun za wykonaną robotę. Yellow Official, dzięki, pozdrawiam. Każdy kaliber, wszystkie smaki świata, ale i tak, absolutnie każdy czekał. To jest potworność. Czekał na to. Dokładnie tak. To jakby ktoś wziął po prostu lufę z czołgu, dał ci ją pod pachę, masz strzelać. Team 99 Akademii, prawdziwe potwory na amunicję BMG. To jest... Wow! Coś pięknego, mam nadzieję, że... No i moi drodzy, ostatni paintball z Rojem. Przed pandemią, 38. edycja, Żory i Seba. Przypomnę, że Seba to jest ten koleś dual wieldingowiec z LKM-ami, z którym się chciałem zakumplować. No to się zakumplowaliśmy i dałem mu główną rolę. To jest Red Dead Redemption. On zabił królika ode mnie, a ja zabiłem. Także dwóch supercelnych, nie? Nie pytajcie o fabułę. Nie to było najważniejsze. Także... Dalej zabijamy widzów. Ukrywamy, nie? 2 hours later. Nie, zaraz będzie scena królika niosą. Witam was, kochani, bardzo serdecznie, Patryk Rojorowski z tej strony, a przed wami... To on 43 miesiące! ...już edycji mojej integracyjnej inicjatywy sportowej... Flashbang w kiblu, tam kurwa w ogóle. Szaleństwo totalne. Tam się ludzie w korytarzu napieprzają, tam ze sobą jakieś grówkę.
Ja biorę ten MKM, kurwa, jedziemy z nimi, jeb, 200 pocisków, wszędzie. O, Wiktor Wasilewski. Zajebiście. Take it now, no you're never gonna break me. I'ma stay loud in the face of the hate. Także moi drodzy, chcecie sobie w całości wszystkie relacje zobaczyć, to zapraszam serdecznie, macie wszystkie w opisie tego materiału. Mam nadzieję, że są jeszcze miejsca na Paintball z Royem 11-12 czerwca. Pojawi się Raper Słoń w niedzielę, w sobotę i w niedzielę Jerzy Janowicz. Cały czas zbieram tonę nagród, także będzie, no będę chciał zrobić najlepszą relację. A kto wie, czy następny paintball nie będzie z samym Arkadiuszem Milikiem. Jak grubo? Grubo, albo wcale, nie? Jest i rot! Witam serdecznie. Opuszczona hala produkcyjna, dwupiętrowa, zaoferowała nam... Zajebiście było, mega zajebiście. Dobra, moi drodzy, bo ja wam mam kody do rozdania. To co, lecimy. Pierwsze hasełko. Damian jakiś tam. No to wpiszemy Damian, moi drodzy. Oczywiście, zapraszam serdecznie. Duże D. Damian. Powodzenia. A ja znajdę jeszcze... Ela, dziękuję ci ślicznie. Wogusław Gamer, potworze. Super, domykam dokładnie. Mi tu brakuje jeszcze jednej relacji PZR oczami MSI, ale ja to mogłem gdzieś mieć niżej. Poszukam. Bardzo dziękuję. Bardzo, bardzo dziękuję, Gamer. Mega, mega, mega doceniam. To był taki sympatyczny bonusik. Nie. Ale rozdawanie nagród też miało swój urok, nie? Prawie utonąłem, tragedia, uratował mnie fan, nie? Oczywiście to był patch na te wszystkie filmy, nie? Coś tam za... Stus wymiotował na Karolka po sprajcie, zobacz jak, szok, niedowierzanie, drama. Prawie utonąłem. Moi drodzy, kurwa. Ojej, losujemy. I wygrywa Recon, channel member. Widz od 2012 roku, 10 lat. Recon Koksie, mam nadzieję, że masz maila. O, nie masz, nie wygrałeś. Recon, podaj maila tam w zakładce informacje na tubce, na YouTubie. Gratulacje. Wygrałeś grę Such Art. Fajna, naprawdę, zajebista. Such Art jest zajebisty. Kto wygra Kerbal Space Program? Na hasło Matif! I lecimy. Matif, duże M. Ostatnie V. A ja poszukam, żeby coś jeszcze w tle. Tak, Łoza, tylko że ty no, pokazujesz mi to na innym kompie. Ale spoko, spoko. Znajdziemy. Aż łza się wokół kręci. PZR, tylko który z tych filmów ma prawa autorskie, jak to puszczę, ale ja już chyba nie zarabiam na tym streamie, na pewno nie. Dobra, srać to. Nieważne. No, zarabianie ograniczone. Dobra, i... No nie, ale to zrobiliście zajebiście też ten cosplay. Daj spokój. To było mega zapałka. Bez dwóch zdań. Zobaczmy sobie, króciutkie.
MSI to całą ekipę po prostu wynajął. Zajebiście zrobiłem, już tak mega filmowo, nie? Losujemy. Pyk i wygrywa Onexere. Super. Ja się bardzo cieszę. Bo wiem, że nie potrzebuję od nim maila. Rikon, podajesz już maila? No Rikon, podaj maila tam w opisie. No i lecimy dalej. Hasełko numer 2. Woguslav. Woguslav. Dwa razy V. V-O-G-U-S-L-A-F. V. Dwa razy V. Macie. I lecimy. Tam była jeszcze jedna, aż się łza w oku kręci. O. No, to takie... Mega wzruszający klip, wam powiem. To był Wrocław, tak. A tak, to po Wikingach wszystko, nie? Wy nie bierzecie udziału już w losowaniu, czy jak? Tutaj ten rozbieg. Nie, no mamy piękne wspomnienia, bez kitu, nie? Tajwan był zachwycony. Tajwan był zachwycony tym filmem. Tymi Wikingami. Rzut toporem w ogóle. Mega stop.
zajebiście. No i losujemy. Pyk i wygrywa Freefrag S. Channel member. Freefrag S. Gratulujemy. Oczywiście kod otrzymacie jeszcze dzisiaj, ale później muszę coś zjeść. Myślałem, że tak w godzinkę się wyrobimy. Jeb, trzecia godzina leci, okej. Okay. Starbam. Dobra, Eso Blackwood. Kto wygra Eso Blackwood? Co ważniejsze, na jakie hasełko? Marcuso. Marcuso. Upewniajcie się, że macie maile w opisie. Marcuso. Zapraszam serdecznie. Czy ja tu jeszcze coś mogę? A tak, czekajcie. Dostałem pozew, znany youtuber aresztowany, dostałem wyrok. Konkurencja go nienawidzi. Koniec z nagrodami. Utonąłem. Ojej. I ci zbejtowani ludzie w komentarzach. Cudo. Okej. Okay. Osiem warzyw, jeden słoik. Jedz. Witajcie w Fixli. Jestem Fixli. Osiem warzyw to ten team? Ekipa? Osiem warzyw. Nie, Fixli, masz zadanie do wykonania? Zleć mi. Pamiętasz czas, jak na PZR-ach nie było nagród? Te, zaczynało się niewinnie. A pamiętasz, gdy pojawiły się... Pozdrawiam cię serdecznie, Lukas. To jest najgłupszy wstępniak z nagrodami, kurwa, na świecie, nie? Jest po prostu najgłupszy. Jest... A Marcuso, tak? Wpisujecie coś? Dobra. Anonim wygrywa Eso Blackwood. What the fuck? No dobra, no, dasz komuś potrzebującego. Anonim, kurwa, ostatnio z Nigrem Blackwood, nie? Anonim wolałby wygrać i mam High Iron, ale chuj niech ma. Będzie śmiesznie. Dobra, moi drodzy, teraz Postal 4. Postal 4. Postal mi piwo na hasło Rotko. Rotko. Rot, myślisz, że się doczekamy na Last Epoch w tym roku, czy tak średnio? Dobra, hasło teraz Rot. Dobra, znany youtuber aresztowany. Dobra, dostałem pozew. Moi drodzy, szok, niedowierzanie. Tytuł to nie jest żaden bezczelny clickbait. Dostałem pozew za... A bo wtedy to były czasy, gdy się każdy z pozwami napierdalał, nie? Nielegalne użycie broni palnej, krótkiej, jak i materiałów wybuchowych. W miejscu do tego nieprzeznaczonym była u mnie telewizja. Na początku myślałem, że to jakiś żart, sketch, prank, happening, bo pewna telewizja z programem Achtung zablokowała się w drzwiach z... Achtung, kurwa. TVN Achtung. Z Gadzinowskim. Nie... Zablokowali się z Gadzinowskim. Niestety ci pierwsi byli najpierw, zrobili reportaż. Kiedy to dzwonię do Gimpera przed... dokument. To co widzi. Także przejdziemy sobie może do meritum, moi kochani. Jak było to naprawdę? Co to znaczy telewizyjna manipulacja? Widzicie. Ej, dokładnie pomysł, o co chodzi. Tutaj rzucałem albo strzelałem i się te nagrody znaczy, pojawiały, tak? Znów. Liczba nagród na zamknięte i nie dowiecie się prawdy. Dostaniecie ją tylko szczątkową. Także nie wiem, gdzie sobie to rzucimy. Może tutaj. Okej, moi drodzy. MSI. Dobra, okej, wszystko jasne. Losujemy!
I wygrywa minus 97. Rany. Gratuluję, Minos. Michał Skorupski. No to super. Zapraszamy serdecznie. Póki jeszcze żyję, to wpadajcie. Moi drodzy, dobra, zaraz dostaniecie nagrody. Dziękuję wam ślicznie, naprawdę. Wow, nie sądziłem, że to będzie dla mnie aż tak emocjonalnie, pozytywnie miażdżące. Te sympatyczne powroty do przeszłości. No, wow, kurde. No dobrze, no show must go on, no tak było, ale lecimy dalej, nie? Lecimy dalej, przypominam, 11-12 czerwca u Niejów pojawi się gościnnie Słoń w niedzielę, w sobotę i niedzielę. Jerzy Janowicz, będzie Urchara, będzie Perla, do Schilder, Sparciuchy. Może tata, nie wiem, dam wam znać, jak będzie chciał wpaść, to będziecie sobie mogli zrobić z polskim George'em Lucasem zdjęcie. Pozdrawiam was serdecznie, dziękuję wam ślicznie, fantastycznie. Jezu, naprawdę, bawiłem się lepiej, niż gdybym gdzieś miał grać w jakąś grę. Ale w czwartek sobie już pogramy, bo będzie Swan Song, Vampire, Masquerade, Swan Song. I będziemy dokonywać najbardziej pojebanych wyborów w grze. To może być ciekawe. Na przyszłym tygodniu już Sniper Elite, nie? Jeśli się nie mylę. Ale za to w niedzielę będzie powrót, mocarny powrót, mówię co czuję. Już napisałem, rozpisałem sobie tego vloga, wyszło sporo, ale wiem, że brakowało wam, mówię co czuję, pytaliście, także wróci to takie dobre, tłuste, tak jak lubicie. Serdeczna tarcza, śpijcie do...